Dziękuję bardzo. Wracam do przerwanego wątku, a właściwie do tej krótkiej wypowiedzi, którą zamierzyłam się z Państwem podzielić. To on będzie niestety brzmieć banalnie, ponieważ jak sądzę, moje przemyślenia w trakcie prac nad kolejnym numerem autobiografii, ale też tego, co dzieje się wokół, zmierzają do jednego wniosku, tego, że kwestia autobiografizmu okazuje się w sposób dla nas wszystkich zajmujących się tą tematyką nie zaskakujący, nie tylko aktualna, ale pilna. W ostatnich dniach sięgnęłam po książkę Ryszarda Nycza Poetyka doświadczenia. Książkę byłam nawet zdziwiona tym, że już 8 lat temu wydaną, czyli przedostatnią w dorobku Ryszarda Nycza. I przypomniałam sobie fragment, w którym on zastanawia się nad w takim rozdziale Trzy głosy o nowoczesności, doświadczeniu i literaturze, zastanawia się nad tym, jak definiować, jaką pojemność semantyczną ma kategoria doświadczenia. On tu we fragmencie, który mam na myśli, zmierza od Barbary Skargi do Wiktora Turnera, przyznając rację temu drugiemu w tym, że doświadczenie nie ma tak specyficznie lokalnych cech, jak chciałaby autorka książek socjologiczno-filozoficznych. To krótki fragment z tego wywodu Nycza. W obliczu najkrócej tu zasygnalizowanej rozległości i złożoności świata otwartego przez pole kategorii doświadczenia można by się zastanawiać, czy rację ma Barbara Skarga, gdy zauważa w swej ciekawej i wnikliwej skądinąd rozprawce o doświadczeniu, iż w odróżnieniu od niemieckiego Erfahrung, wskazującego bezpośrednio na znaczenie filozoficzne przez swą etymologię bycia w podróży i otwarcia na nieograniczoną przestrzeń, i od terminu francuskiego akcentuje najpierw doznanie i wiedzę, a wtórnie sensy filozoficzne, to, cytuję, polski wyraz pozwala na zgoła inne skojarzenia, nie mogą być one uznane za fundamentalne lub uniwersalne, lecz wskazują na jeszcze inny odcień tego pojęcia, oryginalny, właściwy słowiańskim językom, które także zamknęły w sobie bogactwo przeżyć i doznań pokoleń. Otóż sądzę, że kontekst pandemiczny dopisuje przynajmniej akapit do wywodu Nycza, który zmierza ku Turnerowi po to, żeby nam powiedzieć, że właściwie we wszystkich językach i we wszystkich teoriach doświadczenia ten zapisana jest jednak swego rodzaju uniwersalność i przechodniość tego pojęcia. A sięgam po doświadczenie na wstępie naszej rozmowy na temat autobiografizmu, bo chyba teoria doświadczeniowa z teorią autobiograficzną spotykały się i spotykać muszą najgęściej. Jest to nieuniknione. Oczywiście z całym zastrzeżeniem, że Nycz nie ma na myśli tekstów dziennikowych, że rzecz dotyczy bardziej statusu literatury i tekstu i sposobów czytania tychże niż notacji w dziennikach pandemicznych, o których będziemy także mówić. Ale teoria doświadczenia jest na tyle pojemna, że i ten aspekt jest w niej ważny. Jak sądzę, sytuacja, w której znaleźliśmy się teraz, przechyla nas ku temu samemu pytaniu, to znaczy ku pytaniu o specyfikę lokalną tego, co się dzieje i tego, co wobec tego może stać się częścią zapisów, wpisów, reakcji, może dać początek nowym formom i zwłaszcza może dowartościować, czy uczynić jakąś podstawową metodą poznawczą autoetnografię, która także wiele ma wspólnego zarówno z doświadczeniem, jak i z autobiografizmem. Sądzę więc, że znajdujemy się w momencie, w którym wszelkie opracowania słownikowe zmierzać powinny faktycznie do formy otwartej. To znaczy to nie jest znów zaskakujące, bo z tą formą
od dawna pracujemy, ale wydaje się, że zwłaszcza teraz nic tu nie jest pewne i zakończone i wszystkie założenia, które do tej pory ujmowane były w definicję, podlegają tej próbie, jaką jest próba szczególnie ważnego momentu, o którym można by było mówić, nawiązując do języka teorii autobiograficznej, jako o moment pisania ze środka doświadczenia, moment świadectwa, moment emotywny, a nawet moment po prostu pisania na barykadzie. Wydaje mi się to wszystko bardzo ciekawe i staram się to obserwować w różnych aspektach, bo po pierwsze są te wywoływane wspomnienia, konkursy, propozycje spisywania doświadczeń, które traktować by można jako materiał do autoetnografii właśnie. Materiał socjologiczny, materiał psychologiczny, materiał politologiczny. Po drugie, powstają w zasadzie na naszych oczach nowe dzieła literackie, które są w sposób oczywisty podszyte doświadczeniem autobiograficznym. Wszystkie te powstające formy wydają mi się oczywiście zanurzone w tym, co znane, w tym, co wypracowane, w tym, co przygotowane przez poprzednie dekady namysłu nad autobiografizmem i mody na formy biograficzne i autobiograficzne, którą można by opowiadać w kontekście rynku książki, czytelnictwa, a także zmiany w samej kulturze. Można by więc też sądzić, że zostaliśmy przygotowani na to, jak ważna stanie się teraz literatura oparta na doświadczeniu, jak istotne będą metody, które pozwalają nam czytać, badać i wyciągać wnioski z tego rodzaju tekstów. Wciąż jednak jest tak, że te tworzące się na naszych oczach formy, choć zanurzone są w tradycji, są jednocześnie, jak się wydaje, niepowtarzalne, ponieważ kontekst, w którym się znalazły, nie został w żaden sposób przygotowany. Choć oczywiście, kiedy mówię, że nie został w żaden sposób przygotowany, to biorę w nawias, czy zapominam o literaturze katastroficznej, o filozofii zmierzającej do katastrofizmu, o całym obszarze kultury, która zajmowała się przewidywaniem momentu, w którym się znaleźliśmy. Jednak z punktu widzenia podmiotu autobiograficznego wszystkie te zdarzenia nie miały jeszcze miejsca, ponieważ po raz pierwszy znaleźliśmy się istotnie pod wpływem czynników, które wcześniej mogły być wyłącznie fikcją literacką czy też narracją futurystyczną. Mówię o tym wszystkim, co dla nas oczywiste i zamieniam to w zawstydzające mnie samą banalne konstatacje, ale wydaje mi się, że jedną z cech sytuacji, w której się znaleźliśmy, jest to, że pasują do niej także te najbardziej mnie samą zawstydzające konstatacje. To znaczy, że istotnie jest tak, że znaleźliśmy się w sytuacji z wielu powodów niepowtarzalnej. Jak sądzę, w obrębie naszych prac i namysłu nad autobiografizmem trudno byłoby abstrahować od tej sytuacji i trudno wyobrazić sobie, żebyśmy nie wykorzystali szansy na to, by skonfrontować to, co do tej pory było raczej pracą na dokumentach pamięci, z tym, czym może stać się dokument dziania się i świadomości wówczas, gdy barykada została otwarta. Proszę Państwa, tyle mojego wstępu. Bardzo się cieszę, że udaje nam się to webinarium odbywać i mam też nadzieję, że słownik ruszy i że będzie takim słownikiem, który uwzględniać będzie kontekst czasu, w którym się znaleźliśmy, co oczywiście nie oznacza, że będzie tylko notatkami do wydarzeń ostatnich miesięcy. Rzecz w tym właśnie by był pomiędzy tą refleksją
naukową, którą udało się snuć i wypracować przez ostatnie lata, a tym, jak w ogniu wydarzeń nas wszystkich dotyczących te narzędzia się wypalają. Przepraszam za tą militarną metaforykę na koniec. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Otwieram dyskusję. Otworzę ją, jeśli państwo pozwolą, krótkim komentarzem. W tym, jak przedstawiła pani szczególną sytuację, jak pani profesor przedstawiła szczególną sytuację, w której znalazła się literatura i szczególnie literatura dokumentu osobistego, jest jeszcze jeden ważny dla naszego przedsięwzięcia INSPE, przedsięwzięcia wytwarzającego się, to znaczy słownika terminów autobiograficznych. Otóż jeszcze mocniej pandemiczny kontekst uwypukla, wydaje mi się, ten paradoks wpisany w formułę literatura dokumentu osobistego, to skonfrontowanie publicznego i prywatnego. To znaczy z tego, co jak zdążyłem poznać napływające na konkurs między innymi pamiętników pandemicznych teksty, potwierdzą to lub zaprzeczą temu organizatorki konkursu ostatniego dnia mówiące, z tego jak one prawdopodobnie wyglądają, wynika, że jeszcze bardziej zaznacza się w nich potrzeba komunikowania siebie, to znaczy takiej intymności, która jest intymnością tylko o tyle, o ile jest upubliczniona. W sytuacji, w której jesteśmy zamknięci, jeszcze bardziej potrzebujemy, żeby inni to nasze zamknięcie w sobie czytali i oglądali. Proszę zgłaszać pytania, albo raczej zgłaszać chęć zadania pytania na czacie. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie, skomentować głos pani profesor Ingi Iwasiu? Może ja dwa słowa, jeśli można. Proszę bardzo. Rodek. Najpierw chciałem od razu podziękować, bo jak już pierwszy raz zabieram głos, to podziękować za zaproszenie na to spotkanie, które mi się wydaje bardzo ważne i bardzo ciekawe. Także bardzo dziękuję Pawłowi, ale też chciałem od razu podziękować wszystkim moim przyjaciołom z ośrodka szczecińskiego, bo nie ukrywam, że to jest dla mnie bardzo ważny ośrodek. Także Indze, Jurkowi, Darkowi i Pawłowi i Andrzejowi, którego nie widzę, bo gdzieś nam chyba zanikł. W każdym razie myślę, że ta praca, jaką wykonujecie od lat jest... O, jest Andrzej, jest bardzo ważna i dla mnie osobiście wszystkie numery, chociażby autobiografii, które tu mam pod ręką, wszystkie jak jeden, oprócz ostatniego, bo chyba jeszcze ostatniego w papierze nie ma, a ja jednak czytam zawsze w papierze, są dla mnie bardzo ważne, także chciałem bardzo, bardzo za to podziękować. Ja chciałem tylko jeden komentarz do tego, co Inga powiedziała, co mi się wydaje bardzo ważne. I kategoria doświadczenia niewątpliwie jest bardzo istotna, ale ona jednak może być różnie rozumiana i ta propozycja Ryszarda Nycza oczywiście jest propozycją bardzo ważną. Myśmy już ją wiele razy dyskutowali, mieliśmy kiedyś w Instytucie Kultury Polskiej wokół tej książki z samym Ryszardem i z innymi osobami dużą dyskusję. Ja nie ukrywam, że mnie jest trochę bliższa inne rozumienie kategorii doświadczenia, które mi się wydaje, że może być też dla nas dzisiaj użyteczne, to znaczy takie, które wypracowuje Grzegorz Godlewski w takim swoim tekście Antropologia praktyk językowych z takiego naszego tomu. Zresztą jak państwo będą sobie życzyli, to mogę wysłać PDF tego tomu, bo tam też się pojawia kategoria doświadczenia, ale ona inaczej niż u Ryszarda Nycza jednak doświadczenie jest łączone z tekstem i jest łączone z literaturą, prawda? Tak czy inaczej. Natomiast u Godlewskiego, czy szerzej, no to co my tam staramy się robić w Instytucie Kultury Polskiej i o czym zresztą zaraz będę co nieco mówił, no my jednak staramy się wyjść poza kategorię literatury, w stronę kategorii praktyk językowych,
I łączyć i przechodzić od doświadczenia poprzez kategorię codzienności i różnego rodzaju codziennych praktyk językowych w stronę dopiero jakby praktyk autobiograficznych. Więc dla nas punktem odniesienia jest nie tyle literatura i nie tyle tekst, co różnego rodzaju praktyki językowe. I mi się wydaje, że też ta kategoria doświadczenia połączona z kategorią codzienności dzisiaj może być dla nas ciekawa, bo oczywiście żyjemy w czasie, kiedy codzienność nabrała zupełnie innego charakteru, prawda? Ale jednak ona jest dla nas ważna. Mamy zupełnie inne doświadczenie codzienności. Oczywiście takiej codzienności niecodziennej. I mi się wydaje, że, co zresztą sądzę, że pamiętniki pandemii mogą pokazać, bo one, bo takie pisanie właśnie pamiętnikarskie, które jak sądzę te pamiętniki mogą pokazać, ono raczej wyrasta niekoniecznie z tradycji literackiej, tylko jak wiadomo z bardzo długiej tradycji w Polsce pisania pamiętników na konkurs, pamiętników właśnie najczęściej nieliterackich. Więc ja bym po prostu tylko trochę się upomniał jakby o takie nieliterackie spojrzenie. To tylko tyle. Dziękujemy. Dziękujemy, panie profesorze. Czy ktoś z państwa? Tak, pani profesor Inga Iwasiów, proszę. Tak, ja chciałabym powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z tym, z tą propozycją Pawła Rodaka, żeby wyjść poza tę teorię, którą proponuje Nycz w poetyce doświadczenia. A w zasadzie to miałam na myśli, kiedy mówiłam o tym, że wracamy do tego dylematu z fragmentu, który odczytałam, bo gdyby chcieć to najprościej powiedzieć, to Nycz jest zdania, że skarga nie ma racji wtedy, kiedy pokazuje pewien lokalny czy nawet narodowy sens, słowiański, polski, w kategorii doświadczenia, ale w zasadzie pomija to, co chyba jest najistotniejsze, to znaczy fakt, że w przypadku tego, jak skarga czyta kategorię doświadczenia, jak na niej temat teoretyzuje, istotne jest to, co wynika z jej własnego, z jej własnej biografii. To znaczy ten aspekt, o którym Pawle mówiłeś, choć trochę inaczej ujęty, nie od strony antropologii języka, tylko od strony faktycznego wglądu biograficznego, bo to jest istotne, że w zasadzie skargi nie da się czytać, wywodów teoretycznych skargi nie da się czytać bez czytania jej książki po wyzwoleniu 46-57, tak? Takie są daty, zawsze mnie to ucieka mi z pamięci, która to książka no, pokazuje ten mechanizm później użyty, czyli mechanizm konstruowania podmiotowości, który pozwala, mówiąc już wprost, przeżyć sytuację ekstremalną, sytuację skrajnego zagrożenia. W związku z tym dla skargi ten depozyt osobistego, które jest też skonstruowane i ona sobie jako socjolożka z tego zdaje sprawę, ale jest skonstruowane w sposób, który ma wpływ na faktyczne przeżycie. To staje się dla niej elementem refleksji na temat tego, czym jest kategoria doświadczenia z czysto teoretycznej strony. I właściwie Nycz to próbuje obejść. Czy dla Nycza ta kategoria doświadczenia nie ma nic wspólnego z doznawaniem codzienności, ani nawet z doznawaniem codzienności w sytuacji skrajnej. I on oczywiście udowadnia tu za Turnerem bardzo w sposób, który jest przekonujący, to, że ta sytuacja skrajna przydarza się każdemu językowi i że każdy język ma ten depozyt historyczny, pokoleniowy, że za każdym razem jest to lepienie z tego wszystkiego, tego co na końcu nazywa się doświadczeniem. Ale z drugiej strony osłabia oczywiście też to, o czym Pawle mówisz, czyli pozostaje w kręgu literatury i odcina to wszystko, co wypada poza ten sposób widzenia.
Wydaje mi się zresztą, że trochę inaczej dzieje się w najnowszej książce Nycza, ale to oczywiście nie jest seminarium temu poświęcone. W związku z tym, tak, sądzę, że jest moment na to, by praktyki codzienności, praktyki ja były przez nas także od strony teoretycznej wpuszczone szerzej. Choć też ja zauważam, bo staram się czytać te rozmaite świadectwa pandemiczne, że poza takimi wywoływanymi notacjami jest także całkiem spora grupa tekstów, które są literaturą, od razu z założenia, są literaturą autobiograficzną, czy też grają z tym, z tą kategorią, takim tekstem, który powstaje na oczach czytelników jest tekst Wiolety Grzegorzewskiej, która przekracza granicę pomiędzy tym, co doznawane i codzienne, a tym, co konstruowane i literackie w sposób bardzo interesujący. I tak samo Piotra Bratkowskiego, nie wiem, czy to widziałaś. Piotra Bratkowskiego tak samo. Tak. Jest sporo tych rzeczy, które są pisane w zasadzie na naszych oczach i one są, bo kategoria fikcji, a autobiografii jest absolutnie w nowy sposób konstruowana. Tak więc oczywiście przyjmuję to, co mówisz i potwierdzam, że podobnie myślę, bo też chcę się usprawiedliwić, że ja w zasadzie przecież nie wygłosiłam referatu, było to przywitanie tylko, w związku z tym wątki przeze mnie dotknięte były tylko dotknięte i nadawałoby się na dłuższy wywód. Także dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pani profesor, bardzo dziękuję. Panie profesorze, czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja miałbym ochotę dodać komentarz do tego, co mówił Paweł Rodak o pamiętnikach nadsyłanych na konkurs, o ich nieliterackości. To może zostawmy na trzeci dzień. Myślę, że jeszcze dziś będzie okazja porozmawiać o tym, bo jest to wątek, który jest wdzięcznym tematem, wydaje mi się, do rozmowy przy okazji słownika od aforyzmu do Zinu, o którym właśnie tego antropologicznego nastawienia tego przedsięwzięcia, o którym teraz, jeśli nie mają Państwo pytań ani uwag do tego, co powiedzieliśmy dotąd, o którym to teraz wraz z innymi słownikami Poma powie pan profesor Paweł Rodak. Nie ma głosów, nie widzę zgłoszeń. Oddaję zatem forum profesorowi Pawłowi Rodakowi, który opowie o trzech słownikach: Encyclopedia of Life Writing, Dictionnaire de l'Autobiographie i od aforyzmu do Zin. Proszę. Tak, bardzo dziękuję, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Akurat o tym naszym ostatnim leksykonie, w którym brałem udział, to ja chciałem powiedzieć najmniej, bo mi nie wypada, bo brałem sam w tym udział. Natomiast o tych dwóch pozostałych więcej. Mam nadzieję, że postaram się jak najkrócej, chociaż obawiam się, że w 10 minutach się nie zmieszczę. I postaram się Państwa nie zanudzić, bo mówić o słownikach, to trochę jest specyficzne przedsięwzięcie, prawda? Więc najpierw chciałem powiedzieć, że też jak sobie myślałem o tych słownikach, to oczywiście od razu myślałem o tym Waszym przedsięwzięciu powstającego słownika, który się wstępnie nazywa Form autobiograficznych i praktyk życiopisania. I też sobie oczywiście zaglądałem do kolejnych numerów autobiografii, żeby sobie przypomnieć te hasła, które tam były zamieszczane, słownika pisarstwa autobiograficznego. Tu się takie określenie pojawia. Więc najpierw szybciutko trzy uwagi z lotu ptaka. Jak się patrzy na te różne nowe przedsięwzięcia, w tym na te trzy słowniki, I już poczynając od ich tytułów, może nawet bardziej tytułów jeszcze niż zawartości, to widać wyraźnie trzy przesunięcia. Pierwsze to jest takie przesunięcie, że gdzieś znika literatura. To znaczy, jak sobie popatrzymy na słowniki terminów literackich, gatunków literackich i tak dalej, zawsze mieliśmy
już w samym tytule słowo literacki czy literatura. Tutaj wszędzie to słowo znika, jest zastępowane innymi, takimi jak twórczość słowna, jak życiopisanie, jak pisarstwo i tak dalej, piśmiennictwo. W każdym razie sama literatura tutaj nie jest wydobywana na pierwszy plan i w związku z tym to, co autobiograficzne, nie jest też postrzegane przede wszystkim w kontekście literatury, czy na marginesie literatury, tak jak się zwykło kiedyś postrzegać to, co autobiograficzne, jako tak zwane gatunki paraliterackie. Więc to jest jedna rzecz, która mi się wydaje bardzo ważna. Ważna też dlatego, że jeszcze do niedawna takie gatunki jak chociażby dzienniki czy listy właściwie w sposób automatyczny były traktowane jako literackie. Myślę, że dzisiaj już coraz bardziej jest dla nas oczywiste, że chyba w sposób automatyczny jako literackie traktowane być nie powinny, prawda? Druga sprawa to, że mamy problem w tych słownikach z pojęciem gatunku czy gatunkowości jako czegoś, co miałoby wyznaczać poszczególne, no właśnie, gatunki, praktyki, formy, bo różne określenia tu się pojawiają, autobiograficzne. I znowu tu widać wyraźnie przesunięcie w stronę kategorii praktyki. Pojawia się coraz częściej kategoria praktyki. Pojawiają się takie kategorie właśnie jak life writing, czyli no powiedzmy życiopisanie, jak écriture de soi we francuskim podtytule francuskiego słownika, które w ogóle jest trudno przetłumaczyć, no ale powiedzmy zapisy ja, czy zapisy o sobie, czy pisanie o sobie. W naszym akurat leksykalnie pojawiają się gatunki twórczości słownej, jeszcze o tym powiem, ale to jest wyraźnie jakby w odniesieniu do Bachtina i do bachtinowskiego rozumienia gatunkowości. I zresztą ta gatunkowość jest tam też bardzo silnie łączona z praktykami. I trzecia rzecz, którą wyraźnie widać w tych przedsięwzięciach, to jest to, że w coraz wyraźniejszym stopniu, niezależnie od tego, że w tytułach pojawia się często pismo i pisanie, to w zawartości haseł wyraźnie widać kontekst kultury wizualnej i kontekst nowych mediów, słowa elektronicznego i internetu. I we wszystkich tych słownikach gdzieś tam pojawia się kino, pojawia się fotografia, pojawia się historia mówiona, rejestracja audio-wideo, blogi, strony internetowe i tak dalej. Więc to z lotu ptaka takie trzy obserwacje. A teraz króciutko o każdym z tych słowników. Nie wiem, na ile je Państwo znają, pewnie je... Aha, przepraszam, bo chciałem udostępnić teraz. Udostępnię okładki, no może to, nie wiem, czy to w sumie... udostępni... O, mam nadzieję, że mi się uda Państwu udostępnić... No to w sumie nie jest nic takiego ważnego, ale widać tą okładkę? Poczekaj, nic nie słyszę teraz. Halo? Nie widać. Widać tylko linki, jakby. Obraz. No to zdarujmy sobie, bo na moim ekranie widać, czyli ja muszę pewnie ekran udostępnić, tak? Na strzałkę kliknij tutaj. Proszę? Na strzałkę kliknij, tak? Tutaj obok. Na jaką strzałkę? No obok mikrofonu masz ten taki. Ja po prostu mam doświadczenie w udostępnianiu w innych aplikacjach. W tej nie ma. Musi być otwarta, Pawle. Najpierw musi być otwarta, dopiero potem udostępniasz. Najpierw nie, no muszę ekran kliknąć. U siebie pan profesor ma otwarte i dopiero wtedy udostępnia nam ekran, jak pan profesor jak już ma u siebie. Otwarte? Aha. No spróbujemy. Jak nie, to zaprzestaniemy, bo to nie jest takie ważne, a szkoda naszego czasu. To teraz mam otwarte i teraz co robię? I teraz wracam do naszej rozmowy. I teraz widzimy. Widzimy wszystko, co robisz na tym ekranie. Widać czy nie? Tak, widać wszystko, co jest na twoim ekranie. Czyli teraz widać co? Teraz widać Teamsa. Widać nasze twarze. A teraz widać, to teraz widać okładkę, tak? Tak. A, dobrze.
No to wiele nie widać, to jest okładka drugiego czy nawet już trzeciego wydania, bo ta książka Encyclopedia of Life Writing, Autobiographical and Biographical Forms miała już trzy wydania. To jest wielkie przedsięwzięcie, króciutko, 400 autorów haseł, wielki board of advisors, doradców, w których wielkie nazwiska badaczy autobiografii, takie jak Lejeune, jak Julia Watson, jak Zhao Baisheng i tak dalej. Dwa tomy, 1100 stron, mówiłem już 600-700 haseł, podział haseł na 5 kategorii, najpierw gatunki, potem najważniejsze tematy pisarstwa autobiograficznego, potem konteksty, potem bardzo obszerny dział przeglądów regionalnych i geograficznych. Tutaj bardzo wiele i części świata, i poszczególnych krajów ma swoje osobne hasła. Jest też hasło, ciekawostka, Poland. Jest hasło Poland, jest opisana krótko polska praktyka autobiograficzna. Niestety ja nie mogłem do tego wrócić, bo ja kiedyś tą encyklopedię w bibliotece bardzo dokładnie sobie oglądałem, ale nie mam jej w tej chwili i niestety w internecie nie da się. Są tylko obszerne, ale jednak fragmenty i nie mogłem wrócić do tego hasła. Natomiast sprawdziłem sobie, to już ciekawostka, dokładnie jakie polskie nazwiska tutaj mają swoje hasła. I są to następujące nazwiska: Jan Chryzostom Pasek, Julian Ursyn Niemcewicz, Czesław Miłosz, Ewa Hoffman, Witold Gombrowicz i Gustaw Herling-Grudziński. To są polscy reprezentanci. To, co jest tutaj ciekawe, to jest bardzo ciekawa encyklopedia, bardzo, bardzo obszerna, ale jednak dość tradycyjna, jakby dość zachowawcza, a ta zachowawczość bierze się też z tego, że tak, po pierwsze tu jest bardzo silny nacisk na klasyczne formy autobiograficzne, i takie bardziej nowe, powiedzmy, formy tutaj się nie pojawiają. W bardzo niewielkim stopniu pojawia się też kontekst nowych mediów, no może dlatego, że też to jest trochę zrozumiałe, że pierwsze wydanie to jest 2001 rok. I tutaj hasła, na przykład, no bardzo dużo jest haseł osobowych, ale to są przede wszystkim mniej czy bardziej znani jednak pisarze. Jest bardzo mało haseł, które by miały dotyczyć osób, które nie są rozpoznawalnymi pisarzami, przynajmniej w swoich krajach. I każdy dość obszerne hasło ma postać takiego mini eseju. Właściwie aż 400 autorów było zaproszonych do stworzenia tych haseł. Teraz, i to może najkrócej, bo czasu nie mam tak dużo. Drugi, teraz czy jak ja to pokażę, to będzie widoczne. Tu niestety mam słabe jakościowo. To widać tą okładkę Dictionnaire? Widać? Widać, tak? Tak, widać. Widać, dobra. No ona jest dość słaba jakościowo, ale tu już mam łatwiej, bo mam przy sobie ten słownik. Dictionnaire de l'autobiographie, écriture de soi de langue française. Też już miał dwa wydania, bo po pierwszym wydaniu w 2017 roku on się cieszył na tyle dużą, no to oczywiście jest wszystko względne, ale jednak sprzedało się ładnych kilkaset egzemplarzy, blisko 1000, co jest osiągnięciem, dlatego że to jest droga rzecz, 65 euro. I dwa lata później, w 2019 roku, zostało wydanie kieszonkowe, dużo mniejsze, no troszkę bardziej, troszkę trudniejsze w czytaniu, ale za to dużo tańsze, dużo mniejsze. Co też jest dość wyjątkowe, bo jednak słowniki w wydaniach kieszonkowych ukazują się rzadko. Ten w 2019 miał swoje wydanie kieszonkowe. Słownik zrobiony przez badaczy francuskich pod
szefowała temu Françoise Simonet Tennant, uczennica Filipa Lejeune'a, autorka między innymi książek o dziennikach intymnych i o relacjach między dziennikami i listami, korespondencją, i we współpracy z no, znanymi we Francji bardzo badaczami tej problematyki, Michelem Brodem, Jean-Louis Janelem, Philippem Lejeune'em, no, klasykiem, prawda, badań autobiograficznych, i Véronique Montemont. Co tutaj widzimy? O tym słowniku troszeczkę więcej chciałem powiedzieć. Najpierw sprawy techniczne, szybciutko, 456 haseł, 457 haseł, więc też wielka rzecz. 192 współpracowników, w tym jeden Polak, Mateusz Chmurski, nasz kolega z Uniwersytetu Paris-Sorbonne, który opracował hasło poświęcone Europie Środkowej, ponieważ tutaj hasła osobnego o Polsce niestety nie ma. Jest Europa Środkowa i tam Mateusz dość wiele polskich nazwisk, ale króciutko przywołał. Tutaj postanowiono hasła podzielić na cztery rodzaje, jeśli chodzi o długość. Tak zwane small do 1500 znaków, medium 5000, 6000 znaków, large 6500, 8000 znaków i XL, największe hasła 10, 11 tysięcy znaków. Tutaj dokonano takiego wyboru, co widać w tytule, Langue française, że to są hasła, które głównie dotyczą zjawisk francuskich i frankofońskich, więc będą tu autorzy, będą tu zjawiska przede wszystkim związane z Francją i do pewnego stopnia Belgią, Szwajcarią, Quebeciem, Afryką francuskojęzyczną, Karaibami i tak dalej. Natomiast inne kraje i inne zjawiska będą reprezentowane w niewielkim stopniu. W podziale haseł na 9 kategorii będzie jedna kategoria geograficzna, ale tutaj poza francuskimi i frankofońskimi zjawiskami pojawią się takie zjawiska jak osobno opisana właśnie Europa Środkowa, osobno Rosja, osobno na przykład Włochy czy Hiszpania, ale zawsze w odniesieniu do Francji, to znaczy pokazująca wpływ francuskich gatunków autobiograficznych na praktyki w tych innych krajach czy w tych innych regionach. Zapomniałem powiedzieć, że Encyclopedia of Rife Writing i tak samo tutaj ten dictionnaire to są jakby takie bardzo w długim trwaniu ujęcia historyczne. W tym pierwszym mamy aż wskazanie różnych zjawisk od starożytności. Tutaj mamy od średniowiecza francuskiego, także długa perspektywa historyczna. Natomiast to, co tu jest inne, to tutaj się też pojawiają autorzy bardzo młodzi, czy żyjący, nawet roczniki 70. Więc to jeszcze tutaj jakby nie ma tego założenia, które jest w encyklopedii angielskiej, że to są tylko klasyczne już jakoś osadzone w tradycji nazwiska. Tutaj są też nazwiska ludzi młodych, chociaż wyłącznie francuskojęzyczne oczywiście. Podział mamy na 9 kategorii, szybciusieńko. Po pierwsze gatunki, po drugie autorzy, po trzecie dzieła, po czwarte pojęcia i terminy literackie, po piąte nośniki i narzędzia, zaraz jeszcze do tego wrócę. Dalej tematyka, geograficzne, epoki i nurty literackie i wreszcie rodzaje kompendiów. Tutaj osobno są pewne słowniki czy antologie omówione. To, co jest ciekawe, to pewne wyznaczniki czy specyfika tego słownika w odniesieniu do tego poprzedniego. Otóż zwrócenie uwagi, czego nie było w ten sposób w poprzednim, na kontekst materialny praktyk autobiograficznych. Tu są osobne hasła o nośnikach, na przykład o zeszycie, czy nawet o, już nie pamiętam, czy tu jest takie hasło papier, zaraz zerknę, papier to może nie ma, ale jest zeszyt, jest maszyna do pisania, jest komputer osobno jako narzędzie. Nie, papieru akurat nie ma.
Ale jest na przykład zeszyt czy maszyna do pisania, więc jakby ta, czy komputer, więc jakby nośniki i narzędzia pisania mają osobne hasła. Już mówiłem, że autorzy nie tylko znani, ale też nieznani. Poza tym są tu hasła dotyczące pewnego rodzaju no, gatunków, powiedzmy, czy praktyk. Jest pewien problem z tymi terminami, do tego jeszcze wrócę. O których sami autorzy piszą we wstępie, że reprezentują coś w rodzaju poziomu zero, degree zero de l'écriture, te pisania autobiograficznego, takie jak curriculum vitae, CV, czy lista. No, jak wiemy, w drugim numerze autobiografii hasło lista też się pojawiło, z którego zresztą od razu podziękuję, korzystałem, bo też coś o listach, nie o listach w sensie korespondencji, tylko o listach w sensie sporządzania list, coś ostatnio pisałem i też to wykorzystywałem. Więc tutaj takie hasło lista też jest. I wreszcie tutaj wyraźnie autorzy zakładają, że ich słownik ma pewną, jakby to powiedzieć, ma pewne zadanie. Nie tylko zadanie pedagogiczne, oczywiście, bo chce trafić szeroko do różnego rodzaju czytelników, żeby im przybliżyć różne formy praktyk autobiograficznych, ale wyraźnie tu się mówi we wstępie, że zresztą zespół redakcyjny na to wskazuje, że zespół chciał sobie tym słownikiem jakby zdać sprawę, co się stało z francuskimi gatunkami, praktykami, formami autobiograficznymi od czasu słynnej książki Philippa Lejeune'a Pakt autobiograficzny, to jest rok 75. A jeszcze wcześniej, 71, to jest jego książka Autobiographie en France. Właściwie pierwsza książka, która wydobyła cały ten wielki kontynent autobiograficzny we francuskim piśmiennictwie. I oni wyraźnie, we wstępie Françoise wyraźnie jakby podkreśla, że chcą zdać sprawę, co się stało. No i co się stało? Rejestrują napięcie bardzo, bardzo ważne. O tym zresztą też Inga troszkę mówiła. Napięcie, które wyraźnie widać między tym, co jest, narastające napięcie, między tym, co jest fictionnel i non-fictionnel. Po angielsku fiction i non-fiction. Pojawienie się takich gatunków i takich praktyk, które przekraczają granice między fikcjonalnym i niefikcjonalnym, no chociażby autofikcja. I to jest ciekawe, że François pisze, że jednakowoż komitet redakcyjny stoi na stanowisku, i tutaj się odwołuje do takiej słynnej książki Thomasa Pavela, Univers, po francusku Univers de la fiction, uniwersum fikcji, gdzie on dzieli właśnie badaczy na segregacjonistów i integracjonistów. I François pisze, że jednak oni stoją na stanowisku segregacjonistów, czyli takich, którzy starają się jednakowoż podkreślać granicę istniejącą między tym, co fikcyjne i niefikcyjne, a nie ją zacierać. I nawet tutaj cytują, pozwolę sobie zacytować, ale już od razu w tłumaczeniu na polski, fragment takiej książki stosunkowo świeżej z 2016 roku Françoise Lavoca, Fait et fiction, czyli fakt i fikcja, w którym ona pisze pragnienie, żeby przekroczyć granice, czy żeby mieszać ze sobą to, co fikcjonalne i faktograficzne, manifestuje się we wszystkich epokach i we wszystkich przestrzeniach kulturowych, co samo w sobie jest znakiem, że granice te jednakowoż istnieją. Więc tutaj wyraźnie jakby widać wyraźnie jakby chęć w tym słowniku, żeby pokazać, że to, co autobiograficzne, z tym zrozumiane szeroko, bo tutaj mamy to pojęcie écriture de soi właśnie, oni wyraźnie jest tutaj zaznaczone, że nie chodzi o wąskie rozumienie autobiografii, że écriture de soi mają swoją specyfikę i nie powinno się ich, powiedzmy może mocno, roztapiać jakby w tym, co fikcjonalne. I szybciutko trzecie nasze przedsięwzięcie,
to jest ten leksykon, o którym Paweł wspomniał. I dwa słowa tylko, bo nie wypada mi dużo, bo sam brałem udział, jestem jednym z redaktorów obok Grzegorza Godlewskiego, Agnieszki Karpowicz, Marty Rakoczy. To jest troszeczkę inne przedsięwzięcie i pewnie bliższe temu waszemu przedsięwzięciu, dlatego że tu mamy już jakby jedno właściwie kryterium. Tu nie mamy już haseł podzielonych na wiele kategorii, tylko mamy tą kategorię gatunkową. W związku z tym tych haseł jest stosunkowo niewiele, bo 63. Przy czym znowu każde hasło ma postać, no może nie eseju, ale jednak takiego rozbudowanego hasła encyklopedycznego, bo to jest od kilku do około 10, a nawet kilkunastu stron ma każde hasło i ono ma taki troszeczkę eseistyczny charakter. Gatunki, bo to słowo się tutaj pojawia, są traktowane już najkrócej mówiąc, bo nie chcę za długo gadać, jako ustabilizowane praktyki językowe i to się już w opisach, ta kategoria praktyki często pojawia. Co może być dla nas ciekawe, na co bym zwrócił uwagę, to po pierwsze, no tutaj w tym naszym słowniku, czy w tym naszym leksykonie bardzo ważna jest każdorazowo postać medialna każdego gatunku. To znaczy to, czy on wyrasta z kultury oralnej, z kultury pisma, z kultury druku, czy z kultury słowa elektronicznego. Po drugie, bardzo ważny jest kontekst i sposób funkcjonowania gatunków, łącznie z ich kontekstem na przykład wykonawczym, jeśli chodzi o różnego rodzaju performance, takie jak koncerty, czy jak freestyle, mamy takie hasło i tak dalej. A jeśli chodzi o gatunki piśmienne, to ich materialność, czy to jest rękopis, czy to jest tekst drukowany, jaki jest jego nośnik, i tak dalej. I po trzecie, z czego sobie zdałem sprawę, jak się przygotowywałem do tego wystąpienia króciutkiego, że jak się patrzy na te gatunki, które u nas są, a jest ich trochę, powiedzmy, nowsze, te, które no już wyraźnie dotyczą zjawisk z lat ostatnich, nastu, no najwięcej kilkudziesięciu, ale raczej tych ostatnich, takie jak na przykład blog, freestyle, komiks, osobista strona internetowa, portal społecznościowy, reality show, tweet i tak dalej, to zdałem sobie sprawę, że w tych nowych gatunkach ten komponent autobiograficzny jest bardzo silny. Tak jakby było widać, że właśnie te nowo powstające różnego rodzaju praktyki to są, no może troszkę przesadzę, ale właśnie przede wszystkim praktyki autobiograficzne, że ten autobiografizm dzisiaj w tych nowych, również tych oczywiście obecnych w przestrzeni słowa elektronicznego internetu praktykach jest bardzo, bardzo silny. I ostatnia kwestia, konkluzje i pytania. To znaczy ja myślę, pozwolę sobie, chociaż no, nie chcę, żeby to była jakaś uzurpacja, ale po prostu do dyskusji czy do przemyślenia też, no bo rozumiem, że kontekstem dla nas jest wasze przedsięwzięcie, bardzo ciekawe, bardzo ważne tego słownika online. Ja myślę, że te trzy przedsięwzięcia pokazują, że teraz każdorazowo nowe przedsięwzięcie podobne, myślę, powinno uwzględniać przynajmniej trzy kwestie. To znaczy jedne to jest wyzwolenie się od literackiego myślenia o praktykach autobiograficznych, bo myślę, że ciągle to napięcie literatura, nie literatura, że tutaj to oczywiście nie jest proste, ale myślę, że to jest konieczne. Po drugie, przemyślenie na nowo relacji pomiędzy praktyką i gatunkiem. I po trzecie, uwzględnienie właśnie medialnego sposobu istnienia form autobiograficznych i różnego rodzaju kontekstów funkcjonowania tych form autobiograficznych, łącznie oczywiście z relacjami już nie tylko
z różnego rodzaju mediami słowa, ale też i mediami, że tak powiem, niesłownymi, takimi oczywiście jak różnego rodzaju media obrazowe czy dźwiękowe, muzyka i tak dalej. No to tyle, przepraszam, bo pewnie to było niestety dłużej niż zamierzone, ale starałem się jak najkrócej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa? Pani profesor Inga Iwasiów, proszę. Tak, ja bardzo dziękuję Pawle za ten przegląd i wskazanie nam najważniejszych punktów, bo faktycznie to pokazuje skalę rzeczy do zrobienia. Ale też chcę coś powiedzieć, co przyszło mi do głowy w związku z tą ostatnią kwestią, czyli z tymi twoimi propozycjami przemyślenia trzech punktów i wskazania także na taką delikatną kwestię gatunkowości czy przemyślenia tego, na ile właśnie wyzwalając się od myślenia w kategoriach literackich zachowujemy lub rozluźniamy kwestię gatunku, czy ją modyfikujemy, wprowadzając ją w inne konteksty. Otóż w zasadzie uświadomiło mi to, że pewien wzór postępowania istnieje w badaniach genderowych. Otóż realizowany kilkanaście lat temu już tu w Szczecinie grant pod tytułem Gatunki pisarstwa kobiecego miał właśnie takie podejście do kwestii gatunku. To znaczy z jednej strony zakładał, że istnieje pewna matryca, która także związana jest z literaturą, ale z drugiej strony starał się kontekstualnie badać w różnych zresztą epokach, nie tylko we współczesności, nie tylko wobec tego na styku z technologiami, ale badać te różne wymykania się gatunkowości. Bo w zasadzie założenie podstawowe było takie, że pisarstwo kobiece jest zawsze takim, które opowiada się wobec. I wydaje się, że te nowe formy także mają taką cechę. One się wypowiadają wobec bardzo silnie narzucających się, bo klasyczne formy autobiograficzne, te ustabilizowane gatunkowo, narzucają się bardzo silnie każdemu, kto wchodzi w tę konwencję. Wydaje mi się, że i tu jest też podobieństwo z tą relacją pomiędzy pisarstwem kobiet a kanonem literackim, powiedzmy. I to mnie właściwie to podejście przekonuje, że, no, że istnieją pewne możliwości skorzystania z tych doświadczeń. Nie wiem, czy tu mój sposób myślenia jest dobry, ale właśnie taka mi się nasunęła tu uwaga. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Pan doktor Artur, proszę. Tak, dzień dobry państwu. Jeżeli można tak króciutko, właściwie troszkę obok, ale nie do końca obok. To znaczy wydaje mi się, że jeżeli mówimy już o słownikach, które mogą jakoś być punktem odniesienia, no to też warto może chociaż jakoś odnieść do tej sytuacji, która miała miejsce niedawno. Ponieważ ukazał się bodajże 3 lata temu ilustrowany słownik terminów literackich, który z jednej strony był odebrany, mam wrażenie, pozytywnie przez odbiorców, miał zresztą dodruk, no ale z drugiej strony, myślę, że też państwo czytali recenzję, którą napisał Michał Głowiński w Pamiętniku Literackim, recenzję w zasadzie będącą no, całkowitą taką krytyką tego słownika. Ja przepraszam oczywiście Pawła Rodaka za to, że mówię o czymś, co nie do końca dotyczy jego referatu. Natomiast wydaje się, że po prostu, że warto też o tym wspomnieć, ponieważ rzeczywiście z jednej strony tam no, ten nacisk na etymologię, który postawiono w założeniach słownika, też nie ukrywam, że jestem autorem jednego z haseł, więc wiem dokładnie, jak to wyglądało. Wydaje mi się, że był świetnym pomysłem. Pozwolił jakoś te hasła na nowo na nie spojrzeć. Na przykład wydaje mi się, że znakomite jest hasło pamiętnik, które się pojawia w tym ilustrowanym słowniku terminów literackich pod redakcją
Aleksandra Nawareckiego i innych. Natomiast to, co zarzucał Głowiński na przykład w tej swojej recenzji, to było to, że no, ja już teraz nie pamiętam, że chyba jest hasło na przykład narracja, a nie ma hasła narrator albo odwrotnie, że na przykład hasło chiasm jest takiej samej długości jak hasło powieść. No i to były tego rodzaju zarzuty, które skomentował Głowiński w ten sposób, że jest to słownikowy groch z kapustą. I oczywiście pomijając już kwestię tego, że ten słownik był jakoś pisany w kontrze do słownika terminów literackich, który współredagował Głowiński, no to wydaje mi się, że to może być jakimś kontekstem do przemyślenia. Także to tyle z mojej strony i przepraszam jeszcze raz, Pawle, że tak obok twojego wystąpienia. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie ma głosów, to chętnie włączę się do dyskusji. Profesor Jerzy Madejski, proszę. Proszę Państwa, kilka uwag z punktu widzenia naszych praktyk redakcyjnych pozwalam sobie sformułować i włączyć do tego właśnie zagadnienia teoretyczne, o których mówił Paweł Rodak. Pierwsza sprawa dotyczy właśnie tych haseł, które publikowaliśmy w autobiografii. Zaczynaliśmy bardzo ambitnie, żeby to były właśnie hasła zbudowane w takiej poetyce klasycznej. Szybko się jednak okazało, co być może jest winą redakcji, że nie udało nam się zapewnić ciągłości tak dobrze przedstawionych haseł, jak w tych pierwszych dwóch czy trzech numerach. Ale to dało nam do myślenia, czy może będę w swoim imieniu mówił, bo być może takie uogólnienia są tutaj nieuprawnione, że trzeba szukać raczej tej formuły luźnej hasła, że raczej nie powinno się dążyć do tych klasycznych wzorców słownikowych, bo po pierwsze my tego zrobić nie możemy, ale po drugie, że wiele takich haseł jest już opublikowanych i jeśli mowa o tym dylemacie, jaka postać haseł, czy właśnie takie mini eseje, o których mówi Paweł Rodak, czy właśnie takie klasyczne hasła z bardzo silnym naciskiem na to, żeby negocjować, jakiej długości ma być hasło, powiedzmy chiasm, a jakiej długości powieść autobiograficzna, trzeba raczej pójść w tę stronę nieklasycznego słownika, tak bym powiedział, nie definiując teraz, czym się różnią i które to są klasyczne i nieklasyczne. Raczej w stronę eseistyczności i raczej uwalniać się od tych rygorów, w których pisane są te wielotomowe opracowania właśnie kanoniczne, czy takie, które mają być kanonicznymi. Druga sprawa, też natury takiej i organizacyjnej, i metodologicznej, w którym miejscu rozpocząć robotę? Paweł mówił o tym dylemacie, jak został rozwiązany przez autorów francuskiego słownika, że od średniowiecza albo od starożytności, jak większość słowników robi. Mnie się wydaje, że tu jeszcze są inne sposoby ograniczania, w niektórych przynajmniej przypadkach, tej przestrzeni do zagospodarowania, bo to oczywiście nie da się generalnie zrobić, ale być może, tak jak to zrozumiałem z wystąpienia Pawła Rodaka, jakaś wyraźna manifestacja teoretyczna może być takim punktem odgradzającym to, co nas interesuje, to, co nas interesuje w jakiejś nowej formule słownika. Jeśli Lejeune dla teorii francuskiej, dla teorii i historii, pamiętnikarstwa, to być może trzeba szukać u nas też takiej wyraźnej cezury. U nas oczywiście jest to bardziej skomplikowane, bo jeśli chodzi o nauki społeczne, to mamy Znanieckiego i jego kontynuatorów, ale jeśli myśleć o badaniach teoretycznych nad autobiografizmem literaturoznawczych, to są już takie możliwości. I gdyby jeszcze zmodyfikować te
ograniczenia, to znaczy przyjmując, czy jakaś książka daje się sformułować w kategoriach wyrazistego terminu, który proponuje. Czyli jeszcze inaczej, czy jakieś nazwisko daje się związać z jakąś kategorią. Przychodzi mi poręczny przykład, bo książka została ostatnio wznowiona, myślę o dziele Małgorzaty Czermińskiej, że powiedzmy w haśle słownikowym możemy zaproponować trójkąt autobiograficzny. I wtedy ta perspektywa i teoretyczna, to znaczy to staje się eponimem ten trójkąt autobiograficzny, ale zarazem nie twierdzę, że tak jest, tylko próbuję pokazać ten model myślenia organizacyjno-metodologicznego, że powiedzmy wydanie książki Czermińskiej, ta pierwsza edycja wyznacza jakiś nowy model, nowy stosunek podejścia do form autobiograficznych, również do tego procesu, który sygnalizuje Paweł Rodak. To znaczy, że być może w pewnym momencie rozchodzą się drogi myślenia o autobiografii w kategoriach literackich i w kategoriach praktyk. Nie twierdzę, że tak jest w twórczości Czermińskiej, chociaż zastanowiłbym się poważnie, wskazując na obecność tych, a nie innych autorów, na przykład myślę o tym artykule o dzienniku Korczaka. To jest właśnie ten kolejny dylemat, który trzeba rozwiązać. I jeśli miałbym jeszcze coś powiedzieć, to rzeczywiście jeszcze od innej strony trzeba by potraktować kwestię literatury. Właśnie przesuwając punkt ciężkości na praktyki i łączenie ich z takimi kontekstami, które nie są być może w naszym myśleniu autobiografii oczywiste. No na przykład, no wiadomo, że musi być takie hasło autobiografia i psychoanaliza. Psychoanaliza jako kontekst wyzwalający rozmaite autobiografie, ale też tłumaczący pewien nurt w autobiografii. Ale z drugiej strony, jeśli to jest druga strona, powiedzmy autobiografia i jestem pod wrażeniem, bo nasz Wydział Teologiczny zaproponował nowy kierunek albo studia podyplomowe kierownictwo duchowe. Tak mi się to zrymowało, że autobiografia i kierownictwo duchowe, czyli gdyby tę praktykę autobiograficzną związać z pewną instytucją, która istniała w naszej tradycji, to też trzeba by to uwzględnić. To znaczy, krótko mówiąc, same te manifestacje tekstowe rzeczywiście w tych nowych konceptualizacjach gatunków autobiograficznych nie powinny nam wystarczyć i tu się zgadzam z Pawłem Rodakiem. To takie marginesowe obserwacje przy okazji wystąpienia Pawła Rodaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Udzielę sobie głosu. Odniosę się do tego, co mówił pan profesor Madejski i wrócę do punktu wyjścia, to jest do tematu, który poruszył, tematów trzech właściwie, które poruszył profesor Rodak. Otóż jestem przeciwnego zdania co do formuły słownika, tej potrzeby, formuły, na którą wydaje mi się jest zapotrzebowanie, albo formuły, która nawet wynika bardziej z medium, w którym chcemy opublikować ten słownik. Ta prostsza odpowiedź na prostszy chyba do obrony argument i dotyczy cezury. Otóż słownik publikowany w sieci no, znosi potrzebę wyznaczenia cezur. Ten słownik będzie stawał się w sposób ciągły. W związku z tym, owszem, możemy negocjować cezurę w znaczeniu granic historycznych i genologicznych, albo historycznych lub genologicznych, to znaczy zastanawiać się, gdzie zaczyna się, kiedy zaczyna się autobiografia, gdzie zaczyna się autobiografia, gdzie jest jej kres. Kres w znaczeniu genologicznym, historycznym tym razem, ale
Ale raczej, ten słownik raczej byłby zapisem tej dyskusji niż decyzją co do niej. Trudniej będzie mi dyskutować co do formuły, co do struktury formuły samych haseł, bo to właściwie kontrefektywny musiałby być argument, albo przynajmniej z pozoru kontrefektywny wobec tego, co powiedziałem przed chwilą. To znaczy właśnie ta otwartość struktury samego słownika wymaga jednak dyscypliny wewnątrz samych haseł. Rozrastanie się objętościowe słownika jednak wymaga postawienia jakichś granic w ramach lektury pojedynczych wpisów do niego, tak aby ten rozrost się nie podwajał, nie potęgował się. A to wszystko wynika właśnie, jak powiedziałem już, z medium, w którym chcemy publikować. Medium pierwotnego, zauważmy. Zilustrowany słownik terminów literackich, o których mówił pan doktor Helich, ma swoją formę e-bookową, no ale pierwotna formuła, pierwotne medium to był papier. Zresztą słownik jest dodrukowany, jak zauważył pan doktor Helich, i nie dość nawet, że jest pierwotną formą papier, no to jeszcze także ta formuła elektroniczna jest zamknięta, bo to jest już gotowa całość, która jest publikowana w formie elektronicznej. I przenosi to moją myśl do wystąpienia Pawła Rodaka. Zauważmy, że żaden z tych trzech słowników nie funkcjonuje w wersji elektronicznej. Znaczy Encyclopedia of Life Writing ma formę e-bookową, ale tak horrendalnie drogą dla przedstawiciela każdej raczej uczestnika każdego z rynków silniejszych i słabszych, 1000 złotych bodaj w złotówkach liczona wartość tego słownika wynosi. Więc i dla nas, i dla Brytyjczyków zapewne jest to wydatek spory. Co ciekawe, bo we wstępie do tego słownika autorzy, redaktor, jeden z redaktorów pisze dużo o napięciu między kapitalizmem i demokracją, ale to rzecz osobna. W każdym razie to też jest formuła, nawet w wersji elektronicznej, to jest formuła zamknięta, publikowana, nawet jeżeli uchylić ten argument o niedostępności tej formy elektronicznej, to i tak jest to, podobnie jak ilustrowany słownik, coś zamkniętego. No ale dziwi bardziej w odniesieniu do Dictionnaire de l'autobiographie, która nie tylko przez to Edition Poche, przez wydawnictwo kieszonkowe, przez formę kieszonkową, ale też manifestowanych zamiarów, z tego co zrozumiałem, bo nie czytałem słownika, przyznam, no, chciałaby wyjść do szerokiego odbiorcy. A jeszcze bardziej dziwi w odniesieniu od aforyzmu do zinu. To jest słownik, który rzeczywiście bardzo, bardzo dużo pisze, bardzo dużo haseł zawiera nowomedialnych. Takich już wydaje mi się niebyłych, jak freestyle, bo to jest raczej już historyczna formuła, ale też bardziej współczesnych. Mało tego, ten ostatni słownik, polski słownik, wbrew temu, co można rzeczywiście wyczytać z niego, z haseł, raczej wyinterpretować z haseł, które są tam zamieszczone i o czym mówiłeś, to znaczy przenikania przez bodaj wszystkie sposoby funkcjonowania praktyk słownych współczesnych i historycznych, przenikania przez nie autobiografizmu, nurtu autobiograficznego, on deautobiografizuje
w pewnych wątkach. No, na przykład nie ma tam, jeśli się nie mylę, nie znalazłem tam hasła piosenka. Zamiast hasła piosenka jest hasło koncert estradowy. Koncert estradowy. Co jest zgodne z tym antropologicznym nastawieniem przedsięwzięcia. To znaczy interesuje redaktorów to, co jest wspólnotowym wydarzeniem. Nie akt jednostkowy, indywidualny twórcy, tylko jego odbiór przez wspólnotę koncertową. To koncertu dużego, estradowego. I ten przenosi to ciężar tych paradoksalnie przeczących sobie aspektów, o których mówiliśmy na początku, czyli publicznego i prywatnego, wpisanego w samą formułę literatury dokumentu osobistego, na właśnie publiczny. W pewnym sensie jednak odsysa intymność, autobiograficzność, tak rozumianą z formuł autobiograficznych, literackich czy nie, to osobny wątek. Ja zamykam swoją wypowiedź i oddaję głos Państwu, jeśli w tej lub innych poruszonych kwestiach chcieliby Państwo zabrać głos. Tak, bardzo proszę. Nie wiem, czy można wejść do dyskusji, bo wpisałem, że proszę o głos, ale nie wiem, czy nie jest kolejka jakaś. Nie słyszę moderatora, panie Pawle. Tak, jest pan, jest, oddaję panu profesorowi Michałowi Ostrowickiemu głos. Jest pan jedynym, który zgłasza chęć zabrania. Tak, tutaj też widzę, że pani Ewa wpisała, że ktoś udostępnia ekran. To mogę tylko potwierdzić, bo w tym momencie siebie widzę na udostępnionym przez kogoś ekranie, ale to jest tylko kwestia formalna. Natomiast, proszę państwa, zainteresowało mnie to, że przepraszam, to bardzo przepraszam. Ja nie zatrzymałem udostępniania, Boże, ale to chyba o niczym. Już, przepraszam. Nic się nie dzieje. To kwestia tylko jest techniczna i wszyscy się pewnie uczymy technologii i przede wszystkim interakcji z interfejsem w różnych sytuacjach, także nie ma w ogóle problemu. Przepraszam, już wyłączyłem. Zainteresowało mnie to, że Państwo tak wybiegacie myślami w kierunku, to znaczy może zacznę inaczej, że zadajecie pytanie o formę, w jakiej ten słownik miałby się pojawić. To intryguje mnie to od jakiegoś czasu, między innymi pokazuję tutaj adres do Medialiki, czasopisma, które nie wydaje publikacji pisanych, tylko filmy. Wspólnie z profesorem Radomskim założyliśmy je tam chyba 2 lata temu. No i jakoś to się tam kręci, prawda? Ale idea jest taka, że prezentacja wiedzy nie dokonuje się w dzisiejszych czasach tylko przez druk. Że informacja jest hipertekstowa, że może być filmem. Że wypowiedź filmowa to równocześnie też i dodatkowe informacje sieciowe, animacja. No to, co we współczesnych czasach podlega recepcji. Pytanie moje takie, albo może tylko taka sugestia, czy nie wziąć pod uwagę tego, że skupianie się na tekście może się okazać trochę za małe. No bo to, że tutaj pada, czy w systemie otwartym, czy jakoś inaczej, to dla mnie osobiście jest oczywiste, że mamy do czynienia z otwartymi źródłami. Ale przynajmniej, żeby ta forma miała jakiś chociaż częściowo hipertekstualny kształt. Treść. Tyle, dziękuję. Dziękuję panu profesorowi. Czy ktoś z państwa? Ja krótko, bo chcielibyśmy przejść do referatu pana doktora Helicha. Krótko odpowiem, no, a właściwie mógłbym zamknąć odpowiedź w technice etymologizującej. No jednak owszem, hipertekstowość, ale w pojęciu hipertekstowość nie bez kozery zawarty jest ten komponent
tekstów. To może można uznać to tylko za metafory, które rządzą naszym pojmowaniem świata. To przyzwyczajenie do formuł post-gutenbergowskich sprawia, że nazwaliśmy link hipertekstem właśnie. Ale z drugiej strony obserwacje rynku czytelnictwa wskazują, że formy elektroniczne wcale nie wypierają tych formuł klasycznych. Amazon już jakiś czas temu właściwie wycofał się z pomysłu publikowania książek, dystrybuowania książek tylko w e-bookach. Co prawda i e-book, i książka papierowa to wciąż ten sam zapis, no ale to jednak wskazuje na trend mówiący, że cyfrowość wcale analogowości nie wypiera tak szybko. A jak miałaby wyglądać forma medialna, którą właśnie widzę na swoim drugim ekranie pod adresem medialika.omcs.lublin.pl naszego słownika? Trudno mi to sobie wyobrazić, choć jest co ważne, ja bardzo nalegam na to, żeby się u nas w naszym słowniku znalazły też te właśnie elementy multimedialne, ale czy może być to formułą podstawową? Trudno mi to sobie wyobrazić z tych i jeszcze innych powodów, które wymieniłem. Oddaję głos pani profesor Indze Iwasiów. A jeszcze, aha. Bo jeszcze, czy ja mógłbym dwa słowa reakcji? Jeśli mogę zatrzymać się, Pawle, pani profesor Iwasiów zgłosiła się już w trakcie mojego... Przepraszam. I zaraz po tym oddam tobie głos, Pawle. Pani profesor, proszę bardzo. Przepraszam. Ja się zgłosiłam i jednocześnie mnie wyrzuciło ze spotkania, to niestety sieć przeciąża. Ja znaczy, w zasadzie chciałabym powiedzieć tylko, że oczywiście ta hipertekstualność, o której Paweł mówił, z jednej strony wychodzimy po tych doświadczeniach, z których jednym z nich jest nasze dzisiejsze webinarium. Jesteśmy przekonani, że te narzędzia są potrzebne, konieczne i że one charakteryzują tę komunikację, w której się znajdujemy. I byłoby dziwne, gdybyśmy chcieli się odżegnać od wszelkich innych form, które nie są tekstowe. Zarazem jednak oczywiście to byłoby zupełnie inne przedsięwzięcie, gdybyśmy chcieli dołączać. Możemy do tego zaprosić, ale nie możemy nikogo zobligować do tego, by nam zaproponował coś więcej, coś innego. Ale chcę też powiedzieć, że być może nastąpi proces odwrotny, to znaczy po wypróbowaniu wszelkich innych narzędzi pewien element konserwatywnego myślenia o tekście naukowym jako o tekście może się okazać silny. Oczywiście, jak mówię, trudno i nie chcę wchodzić w rolę, w którą wielu dziś wchodzi, intelektualistów, pisarzy, którzy chcą nam powiedzieć, co będzie, tak? Czy będzie faktycznie po piśmie, jak chce Dukaj, już ostatecznie, czy też wręcz przeciwnie, zmęczeni tym, na co wiele osób dziś narzeka, że jesteśmy przeciążeni treściami, których nie jesteśmy w stanie absorbować, percypować. W związku z tym być może hasło słownikowe mające klasyczną postać tekstu przyjęte będzie z wdzięcznością i będzie walczyć o lepsze z naszymi nagrywanymi wywiadami, wykładami, prezentacjami filmowymi i tak dalej. Ale to jest tylko taka bardzo marginesowa uwaga, bo oczywiście my zresztą nie mamy teraz, naszym zadaniem nie jest wypracowanie w tej dyskusji, tej formuły takiej czysto materialnej, technicznej też tego wszystkiego, co będziemy robić, ale te uwagi nam na pewno pomogą na myśle nad tym, w jakim to powinno iść w kierunku. To w dużym chyba stopniu też zależy od woli państwa, woli wchodzenia w te rozmaite formy. Natomiast jak sądzę, może się okazać, że
próba tego, tej ekspansji, która się teraz dokonała, może zweryfikować nas paradoksalnie ku tekstowi. To tylko tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor. Oddaję głos profesorowi Bobowi Rodakowi, następnie pani doktor Lucyna Marzec się wypowie i pan profesor Jerzy Madejski. Proszę, Pawle. To znaczy, bo ja chciałem, bo ja mogę jeszcze poczekać, bo chciałem po prostu podziękować i zareagować na te głosy, które były o moim wystąpieniu bardzo krótko. To nie wiem, czy teraz, czy jeszcze poczekać, bo jeszcze jak są inne głosy, to może poczekam i... Tak, poczekajmy, bo być może kolejne głosy będą też odnosić do twojego referatu. To ja bardzo króciutko, bo wiem, że nie mamy czasu, więc... Czy państwo mają zobowiązania jakieś, które będą kazały nam o 12 obiecanej przerwać? Ja nie. Kontynuujmy zatem. Pani doktor Lucyna Marzec, proszę bardzo. Dzień dobry. Ja nie chciałam odnosić się do referatu pana profesora Rodaka, tylko do tego, co mówił pan profesor Ostrowicki. Jeszcze przed epidemią byłabym skłonna zgodzić się całkowicie z Ingą i Wasiów. Mianowicie preferuję tekst i zawsze źle się czuję nagrywana, ale doświadczenie prowadzenia zajęć zdalnych nauczyło mnie jakoś i tak dobierać literaturę i netografię i materiały wideo na różnego typu przedmioty, żeby one miały charakter multimedialny, ale też mogły odbywać się w tych ograniczonych warunkach. I też zaczęłam sobie wyobrażać właśnie takie słownikowe hasła, mini wykłady dotyczące tych zagadnień, które tutaj podejmujemy, które właśnie można by nagrywać w różnych miejscach. Pomyślałam sobie oczywiście o liście, o dzienniku i innych formach, które zazwyczaj dostępne są w archiwach. Przecież każdy z nas ma jakieś zaprzyjaźnione instytucje, w których pracuje i w których bywa. Za zamkniętymi drzwiami, tam gdzie rzadko bywają studenci, tam gdzie kamery telewizyjne się w ogóle nie pchają. I być może taki słownik form autobiograficznych jest też przestrzenią, żeby te miejsca pokazywać. I być może to jest jedyna przestrzeń, gdzie by można takie miejsca pokazywać, prawda? Nie tylko te nasze regały książkowe, tylko właśnie miejsca, w których nie wiem, pracują i edytorzy tekstów, i genetycy tekstów, ale też bibliotekarze. I ta wizja bardzo mi się podoba, chociaż wiem, jak byłaby dla mnie personalnie trudna do realizacji, to myślę, że podjęłabym się właśnie dlatego, żeby pokazać, jak wygląda praca moich znajomych z różnych instytucji archiwistycznych i bibliotek. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani doktor. Tak, rzeczywiście. Praca badacza jako praca autobiografisty jest ważnym i ciekawym aspektem. Pan profesor Jerzy Madejski. Tylko krótko chciałem nawiązać do tej bardzo ciekawej sugestii profesora Ostrowickiego. Tak, uważam, że właśnie w tych kategoriach powinniśmy myśleć. Być może na obecnym etapie zastąpienie hasła filmem byłoby zbyt radykalne, nie dla nas prawdopodobnie, ale dla użytkowników takiego narzędzia poznawczego, ale wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku trzeba by myśleć i tu kategoria tekstu nie jest przeszkodą moim zdaniem. No, mamy w zanadrzu rozumienie tekstu w ujęciu semiotycznym i w tym kontekście oczywiście film też jest tekstem, jakkolwiek to nie brzmi za dobrze. Natomiast jak myślę o takich wybranych hasłach, które mogłyby być obsłużone przez film czy przez
suplement do hasła, no powiedzmy warsztaty autobiograficzne, to rozumiem, że mogłaby być postać tekstowa do takiego hasła, a później na przykład jakieś zajęcia z warsztatów biograficznych, autobiograficznych mogłyby być linkiem do takiego hasła. Albo specjalnie, albo właśnie tak jak pani Lucyna Marzec mówiła, być może z jakiejś przestrzeni, która jest ośrodkiem takiego działania warsztatowego. I wtedy mamy taki komplet. Albo powiedzmy mamy hasło rozmowa z pisarzem jako gatunek autobiograficzny, jako pewna praktyka i później w ramach tego aneksu mamy jakąś ważną rozmowę, a być może specjalnie na tę okoliczność skonstruowaną. Także zależy też nam tutaj, jak rozumiem, na tym, żeby właśnie pomyśleć poważnie, że właściwie taki słownik praktyk jest do zrobienia i do wymyślania jeszcze, że on nie jest właśnie gotowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Zatem dodam tylko, że no tak, to jest te hiperteksty, linki, to oczywisty element naszego słownika, ważny, jak Państwo zauważyli. Oddaję głos panu doktorowi Arturowi Helichowi, który powie, który... Ja jeszcze chciałem dwa słowa. Przepraszam, rzeczywiście, tak. Mentalnie odnotowałem, że mówiłeś, ale zapomniałem, że to mówienie sam odradziłem, więc proszę. Ja naprawdę bardzo, bardzo krótko, bo wiem, że czas nas goni. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za wszystkie głosy ważne i ciekawe po tym moim króciutkim wystąpieniu i dosłownie po jednym zdaniu do każdego. To, co Ingo mówiłaś, mi się wydaje bardzo ważne jako inspiracja. Właśnie gatunki pisarstwa kobiecego jako inspiracja jakby dla nowych sposobów badania praktyk autobiograficznych mi się wydaje bardzo ciekawa, dlatego że właśnie to jest pisarstwo, którego ja nie znam tak jak ty oczywiście, ale to jest pisarstwo bardzo zróżnicowane, gdzie właśnie wspomniane przez nas kategorie doświadczenia, codzienności są tak silnie obecne i tak dalej, i tak dalej. To mi się wydaje bardzo ważne. Zresztą pisarstwo olbrzymie i ważne, tylko często ciągle, że tak powiem, zamknięte przed naszymi oczami w różnych szufladach i innych miejscach. Swego czasu we Francji Lejeune właśnie zrobił taką wielką pracę, żeby cały ten archipelag kobiecego pisania pokazać i w swoich książkach, zwłaszcza Le Moi de Demoiselle to pokazał. I w Polsce to już też jest pokazywane i to na pewno jest bardzo ważna inspiracja. Artur, to co mówiłeś o ilustrowanym słowniku terminów literackich, to tylko mogę powiedzieć wstyd, bo ja wiem, że on wyszedł, ale nie mam go, nie czytałem recenzji Michała Głowińskiego, więc to jest praca do odrobienia, po prostu wstyd, że tego nie znam. To co, Jurku, ty mówiłeś, ja się i od razu te inne głosy związane z charakterem tego waszego przedsięwzięcia. Otóż ja się zgadzam ze wszystkim, co ty, Jurku, mówiłeś, żeby raczej pójść w stronę, jeśli chodzi o hasła, haseł nie bardzo zdyscyplinowanych, raczej w stronę eseistyczności, a również z tymi wszystkimi głosami, które były potem, pana profesora Ostrowickiego czy pani profesor Lucyny Marzec, żeby jednak, czy potem też jeszcze twój głos, żeby się otworzyć, bo mi się wydaje, że taki słownik online to jest właśnie jego szansa, żeby wyjść poza te typograficzne ograniczenia. No to druk nas przyzwyczaił do takich form słownika, jakie mamy i myśmy troszkę w naszym dali ilustracji tyle, co mogliśmy ze względu na koszty i tak dalej, ze względu, ale to, co daje online, ja bym się absolutnie na to wszystko otworzył. Dlaczego nie? To jest nic innego jak nasze typograficzne przyzwyczajenia, żeby mieć słowniki właśnie takie bardzo ładnych, zestandaryzowanych haseł.
ale myślę, że trzeba od tego odchodzić. I że właśnie słownik online ze wszystkimi tymi możliwościami nagrań, w ogóle nagrań w archiwach, pokazywania, przecież masę tych oryginalnych dokumentów autobiograficznych właśnie jest w archiwach. Nikt tego prawie poza nami, i to też czasami tylko, nikt tego nie widzi. Właśnie możliwość pokazania tego, no to jest super możliwość. A mówienie zamiast pisania, dlaczego nie? Tak jak właśnie to, co pan profesor nam udostępnił, tą medialikę. Więc ja jestem za tym. Jeszcze, Jurku, mówiłeś o tej polskiej tradycji, punkcie odniesienia. To jest bardzo ciekawe, no to jest do zastanowienia. Oczywiście książka Małgorzaty Czermińskiej bardzo ważna, ale jednak ja bym na przykład, no wielka rola jednak Michała Głowińskiego, tylko nie mamy takiej jednej książki może, ale jednak wielka rola. Jego tekst na przykład, no pojedynczy, w ogóle, no już nie chcę przedłużać, ale no chociażby tekst Powieść, a dziennik intymny, to jest tekst mistrzowski, czy różne jego inne rzeczy. Ale też bym się zastanowił, no mamy przed wojną teorię listu. Boże, autorka mi wyleciała, no Skwarczyńskiej. Teorię listu Skwarczyńskiej. To jest ciekawe, że chociaż no teoria listu dzisiaj jakby już ona się jakby nie odstaje za bardzo, ale jak na owe czasy to było jednak bardzo nowe spojrzenie. No i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, Pawle, do tego, co ty mówiłeś odnośnie naszego tego leksykonu, znaczy piosenki nie ma, pieśń jest, ale więc to akurat jest, natomiast ja nad tym nie myślałem w ten sposób, ale być może muszę to przemyśleć, bo być może, że masz rację, że nasze spojrzenie trochę, tak jak powiedziałeś, dezautobiografizuje te gatunki, tak bardzo jakby dowartościowując kontekst, prawda? Być może, to jest do przemyślenia, po prostu nie wiem, wydawało mi się, że nie. Ja akurat w tym, co pisałem, a pisałem tam o pamiętniku, czy o autobiografii, czy o dzienniku, to starałem się oczywiście tą autobiograficzność mocno wydobywać, ale to jest oczywiste, bo to są gatunki same z siebie autobiograficzne. Ale czy w tych innych ten autobiograficzny trochę myśmy osłabiali? Nie wiem. Nie zadawaliśmy sobie takiego pytania, a dobrze, że je zadałeś, bo to jest rzecz do przemyślenia. Także bardzo dziękuję i jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Dziękuję bardzo. Krótka odpowiedź. Pieśń jest jednak gatunkiem ludowym, wspólnotowym, kolektywnym. Piosenka nie. I druga krótka odpowiedź. Linkowanie jest, zauważmy, formułą dość konserwatywną tak naprawdę. To jest egzemplum, to jest powoływanie się na przykłady, które oczywiście dają, hiperlinkowanie daje całkiem nową możliwość powoływania się na nie, raczej technikę powoływania się na nie, ale sam gest retoryczny jest podobny i abstrahować od niego nie można. Oddaję głos panu doktorowi Arturowi Helichowi, który opowie nam, który przedstawi pierwsze podejście, pierwszą próbę zdefiniowania terminu, czy też pojęcia. O tym będziemy też pewnie rozmawiać. Wątki to pojawiły się już. Autentyczności. Opowie o autentyczności, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. No na wstępie chciałem jeszcze raz podziękować organizatorom za zaproszenie mnie. Czuję się zaszczycony, jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że chociaż do jakiegoś stopnia uda mi się spełnić oczekiwania. Zanim tylko przejdę do autentyczności, jedno zdanie, które mi się nasunęło podczas wypowiedzi Pawła Rodaka. Nie tylko teoria listu Skwarczyńskiej, ale w ogóle pojęcie literatury stosowanej. To jest 1931 rok. To jest bardzo wcześnie, kiedy ona się upomina o to, żeby uwzględnić właśnie wyznania, które chodzi o autobiografię, pamiętniki, inne formy intymistyczne, żeby ją uwzględnić w genealogii. To jest wtedy była zupełnie pionierska koncepcja na tamte czas. Także jeszcze tytułem do powiedzenia.
Ja, proszę Państwa, no, zastosowałem się do tych reguł, które przeczytałem w ogłoszeniu, to znaczy napisałem, skonstruowałem takie notatki do tego hasła autentyczności, hasła autentyczność, i pomyślałem sobie, że może nie od rzeczy byłoby, gdybym ja te notatki udostępnił, żeby Państwo je widzieli na ekranie, a jednocześnie będę mówił o jakichś takich najważniejszych rzeczach. Nie będę tego czytał oczywiście, tylko będę wskazywał na, ponieważ to jest 5 stron, a ja mam 10 minut, to mógłbym się nie wyrobić, nie powiedzieć wszystkiego, więc spróbuję to udostępnić. Mam nadzieję, że się uda. Czy ja teraz udostępniam ekran, czy jeszcze nie? O, teraz chyba dopiero będę. O, a teraz? Czy się udostępnił? Dobra. To w takim razie powinni Państwo widzieć te moje notatki. Proszę Państwa, ja zacznę może od tego, że ja przeczytałem w tym ogłoszeniu, które tam Państwo podali, żeby stworzyć taki podział na właściwie 3 części tego hasła, to znaczy część bardziej historyczną, jaka jest etymologia pojęcia, jak ono ewoluowało. Następnie część taka, jak to jest współcześnie. No i wreszcie przykład jakiejś jednej praktyki lub praktyk. Ja miałem, od razu powiem, duży problem z tym, żeby oddzielić to, co jest współczesne w tym haśle autentyczność, od tego, co jest historią. Więc trochę sama wyszła mi trochę inna konstrukcja tego hasła. To znaczy wyszło mi tak, że mam część poświęconą autentyczności w ogóle i w znaczeniu bardziej historycznym, druga część autentyczność w odniesieniu do praktyk autobiograficznych, do tego, co nas tutaj najbardziej interesuje. Przedstawię Państwu i myślę, że Państwo będą mogli się wypowiedzieć, to wtedy możliwe, że to jest zła forma. Możliwe, że tutaj należałoby coś zmienić. Wydaje mi się, że to ma jakiś tam sens, ale no to będzie czas na dyskusję. Więc oczywiście wyszedłbym od tej etymologii tego pojęcia. Tutaj oczywiście jest ona, sięga starożytności, przy czym to, na co ja chcę zwrócić uwagę, to, że no, sformułowałem tak na prędce 3 możliwe i podstawowe rozumienia tej autentyczności. Pierwsze rozumienie jest chyba najbardziej oczywiste i odnosi się raczej do rzeczy, tak? To skądinąd nie jest prawdopodobnie pierwsze rozumienie tego terminu, dlatego że pierwsze podobno było słowo autentes, które odnosiło się do osoby, która decyduje o swoim losie, a dopiero stąd wyewoluowało to pojęcie autentikos, czyli oznaczające po prostu zgodność z rzeczywistością. No ale to jest to pierwsze rozumienie, najbardziej oczywiste. Drugie rozumienie, no to jest oczywiście dotyczące osoby, która kształtuje swoje życie w zgodzie z własnymi przekonaniami i pragnieniami, a nie pod presją czynników zewnętrznych, no i także do życia wierzonego przez tę osobę. No i wreszcie trzecie pojęcie, wydaje mi się bardzo mocno związane z tym, co się stało po zwrocie językowym, o tym jeszcze trochę powiem, mianowicie autentyczność w odniesieniu do sztuki i literatury, kiedy właśnie przyznajemy im walor niezafałszowanego odniesienia do rzeczywistości, niepodlegania konwencjom literackim i schematom gatunkowym. To jest taka autentyczność, o której byśmy na przykład byli skłonni mówić w odniesieniu do dzieła Roland Barthes, prawda? Jeżeli chodzi o historię pojęcia, tutaj chcę, tego jest może dużo, ale ja naprawdę nie zamierzam tego rozwijać, bo jest tego, nie trudno znaleźć rozmaite omówienia słownikowe tego, jak to pojęcie ewoluowało, kto o nim pisał, jacy filozofowie się nim zajmowali, więc to właściwie jest, nie będzie to zasadnicza część hasła, nie tak to sobie wyobrażam. Na pewno to, co chciałbym zwrócić uwagę, to, że znalazłem takie pierwsze właśnie użycia tego pojęcia autentyczności w języku polskim w wieku XVII, później w XVIII, ale znaczny rozrost użycia tego pojęcia jest w wieku XIX, ale zwłaszcza jednak w odniesieniu do właśnie autentyczności jakichś dokumentów, ksiąg, pamiętników i tak dalej, a więc w tym pierwszym rozumieniu, które mówię, zgodność rzeczy z rzeczywistością, oryginalność. Tak? Znaczenie drugie i trzecie kształtują się, i tutaj chcę na to położyć bardzo mocny nacisk, właśnie wraz z rozwojem ideologii romantycznej, która bardzo mocny nacisk kładzie przede wszystkim na oryginalność.
Tutaj nie chcę powtarzać tego, co pisał Trilling, Lionel Trilling w swojej znakomitej książce Sincerity and Authenticity, więc żeby nie powtarzać za nim, to krótko chcę podkreślić ten fakt, że to pojęcie autentyczności, które my znamy dzisiaj, wyewoluowało z pojęcia szczerości, którym posługiwali się romantycy. Hegel zwraca uwagę na to zasadnicze przesunięcie, które się dokonało. Otóż ta szczerość odnosi się już nie do osoby, która była uczciwa wobec innych i żyła w zgodzie ze społeczeństwem, ale do osoby, która jest uczciwa wobec siebie i działa zgodnie z własnymi przekonaniami i pragnieniami. I druga rzecz bardzo ważna pod kątem filozoficznym jest taka, o której pisał między innymi oczywiście w swojej najsłynniejszej książce Charles Taylor, że to w okresie właśnie przełomu XVIII i XIX wieku powstaje to przekonanie o tym, że istnieje coś takiego jak wewnętrzne ja jednostki, które stanowi jakoś o istocie człowieka, które należałoby jakoś wyrazić w języku i że to wyrażenie tego ja w języku, ekspresja tego ja jest wartością. No i oczywiście z tej filozofii powstały wyznania Jeana Jacquesa Rousseau. No i później chcę zwrócić uwagę na to, że dopiero w zasadzie filozofia, psychologia, estetyka egzystencjalistyczna spowodowała, że to pojęcie szczerości zostało zastąpione pojęciem autentyczności. Tutaj, proszę Państwa, wymieniłem kilku znanych filozofów, ale naprawdę podkreślam, nie chcę długo i szczegółowo mówić o tym, jak każdy z nich postrzega autentyczność. Raczej chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę, że ci filozofowie się tym pojęciem zajmowali i zarówno będzie tutaj Kierkegaard, który właśnie postrzegał w zasadzie w relacji do chrześcijaństwa autentyczność, jak i Karol Marx, którego pojęcia alienacji czy fałszywej świadomości bez trudu można odczytywać w kontekście właśnie egzystencjalistycznej koncepcji życia. Przy czym chcę położyć nacisk na to, że tutaj zdecydowanie najważniejszą rolę w ukształtowaniu tego współczesnego rozumienia pojęcia autentyczności odegrali Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, którzy oczywiście zdefiniowali te osobę autentyczną jako taką, która nie rezygnuje z wolności wyboru, nie ulega przede wszystkim presji czynników zewnętrznych i samodzielnie podejmuje decyzje, które kształtują jej autentyczną egzystencję. Tak właściwie tą filozoficzną drogą to pojęcie się ukształtowało, no i w zasadzie od lat 60. XX wieku przeżyło swoisty renesans, pojawiło się na sztandarach kontrrewolucji i stąd te wszystkie dzisiaj doskonale nam znane hasła bycia sobą, życia w zgodzie ze sobą, także jakieś anarchistyczne odrzucenie nakazów społeczeństwa, to się będzie odbijało zarówno na literaturze, jak na przykład właśnie w poezji bitników amerykańskich, w filmie Znikający punkt, prawda, gdzie mamy tę słynną drogę, po której bohater wyzwolony od wszelkich nakazów społeczeństwa po prostu jedzie i cieszy się swoją wolnością. No i współcześnie myślę, że to, co też jakoś warto może tylko mimochodem o tym wspomnieć, bo to nie jest najważniejszym tematem, że to pojęcie zdecydowanie bardzo mocno przeszło do marketingu. Mówi się dzisiaj o autentyczności po prostu marek reklamowych. Na tym się buduje pozycjonowanie marki. Zarówno whisky Jack Daniels, jak i krakowski Kredens, o czym już oczywiście nie będę może pisał, to też są marki przede wszystkim budowane właśnie na tym poczuciu, że one są autentyczne. Dlatego mają się sprzedawać. No i to jest pierwsza część hasła historyczna dotycząca autentyczności ogólnie. Druga część hasła to jest tutaj autentyczność jako właśnie pojęcie związane z kulturą autobiografii, czyli to, co pewnie będzie nas najbardziej tutaj interesowało. No i zwracam tutaj uwagę przede wszystkim na to, że w tym rozumieniu drugim, a więc autentyczny człowiek, który żyje w zgodzie sam ze sobą, no to pojęcie kształtuje się wraz z filozofią i kulturą nowoczesności. No to chcę położyć duży nacisk i zwrócić uwagę na to, że to rozumienie greckie właśnie, autentes, w zasadzie jest bardzo bliskie pojęciu self-made mana, na którym oczywiście zbudowano zręby kultury amerykańskiej i w której autobiografia, ta praktyka autobiograficzna rozwijała się bardzo, bardzo mocno, co po prostu było związane z tym, że ona była, że rozwijała się tam kultura liberalizmu jest właściwie kultem wolnej, nieskrępowanej jednostki, która sama siebie stwarza. To, co na to chcę położyć jakiś tam istotny nacisk, to na to, że można na dwa sposoby zasadnicze rozumieć to wewnętrzne ja, które się właśnie kształtuje w okresie przełomu XVIII i XIX wieku. Z jednej strony właśnie można je rozumieć esencjalistycznie, a więc jest to coś, co
jest w nas i trzeba to jakoś wyrazić i trzeba być temu wiernym, bo jak się nie będzie wierny, no to człowiek właśnie stanie się wtedy nieautentyczny. I to wydaje mi się, że jest takie myślenie charakterystyczne dla romantyzmu właśnie. I to romantyzmu kontynentalnego. Natomiast z drugiej strony mamy rozumienie egzystencjalistyczne, tak? To znaczy, że raczej jednostka się stwarza w sposób autentyczny lub nie. Jeżeli będzie podejmowała decyzję w sposób właśnie świadomy, tego nie będzie działała pod presją społeczeństwa, no to wówczas będzie właśnie autentyczna. I tutaj zręby tego myślenia ja już widzę właśnie w tym pojęciu self-made man, który się sam stwarza, to już jest nacisk na to położony. No i później oczywiście w innym wydaniu, ale właśnie i Sartre, i Simone de Beauvoir, i Michel Foucault, który mówi o potrzebie stwarzania siebie na wzór dzieła sztuki. Wszyscy ci badacze związani z ideą ja narracyjnego, jak Charles Taylor, jak Paul Ricoeur, jak David Carr i wielu, wielu innych, oni wszyscy również w jakimś sensie nawiązują do tego myślenia właśnie, że ja nie jest jakąś esencją, jakąś istotą, która tkwi, ale jest czymś, czym się człowiek staje. No i wreszcie chcę tutaj podkreślić, że to rozumienie trzecie, a więc autentyczność jako niepodleganie konwencjom i schematom, jako jakaś taka forma właśnie odniesienia do rzeczywistości, a nie literackiego kształtowania fabuł o życiu, no to się kształtuje konkretnie w połowie mniej więcej XX wieku, zwłaszcza od lat 60. I tutaj chcę podkreślić, że na to się składają trzy zasadnicze czynniki. Znaczy, po pierwsze to właśnie jest zwrot językowy w filozofii i nie tylko w filozofii, w którego optyce autentyczna jest osoba, która odrzuca właśnie gotowe schematy narracyjne i myślowe, które są uznawane za zagrażające ekspresji, szuka formy bardziej pojemnej. Po drugie, drugim takim czynnikiem będzie oddziaływanie właśnie kontrrewolucji społeczno-obyczajowej, która stawia na sztandarze, wynosi pojęcia liberalizacji, egalitaryzacji, sprzyja publikowaniu tekstów przez grupy przedtem jakoś marginalizowane, które robiły to rzadziej lub nie robiły tego w ogóle. No i wreszcie trzeci czynnik niezwykle istotny dla tej zmiany i kształtowania tego pojęcia, no to są postulaty drugiej fali feminizmu, zwłaszcza ten postulat écriture féminine, które łączone właśnie były z zachętą pisania sobą i przeciwstawiane adaptowaniu wzorców męskich, no bo można tak przecież przeczytać na przykład znany tekst Śmiech Meduzy Helen Cixous, właśnie w tym sensie, że ona pokazuje, że przyjmowanie tego jakiegoś takiego męskiego wzorca jest równoznaczne no po prostu z byciem nieautentyczną w tym wypadku, więc myślę, że jak najbardziej tak można czytać. No i w efekcie właściwie mamy jakiś taki zasadniczy przełom w autobiografistyce, to znaczy po pierwsze klasyczne formy jak autobiografia czy pamiętnik zostają wręcz często uznane za nieautentyczne, właśnie dlatego, że są konwencjonalne, oparte na jakichś bardzo prostych schematach, one są dekonstruowane, to się też oczywiście wiąże z inspiracją, psychoanalizą. Przepraszam, że tak mówię hasłami, ale trudno mi w 10 minut wszystko to jakoś tak ładnie wypowiedzieć, składnie. No i z drugiej strony mamy, oprócz tego, że odrzucamy te takie tradycyjne formy, no to z drugiej strony też do tego grona twórców literatury intymnej, no dołączają właśnie reprezentanci, reprezentantki grup społecznych, które wcześniej były tam rzadziej albo w ogóle. W kolejnych dekadach XX wieku to pojęcie autentyczności odrywa się więc od dawniej uznawanych za szczere autobiografii pamiętników, a wiąże się ze szerzej rozumianymi praktykami life writing, które ja bym proponował tłumaczyć na język polski za tym znakomitym określeniem Witolda Gombrowicza pisanie sobą. Może nawet lepsze, bo pojemniejsze od tego życiopisania wprowadzonego przez Henryka Berezę. Kolejny przełom związany właśnie z tą autentycznością nastąpił w latach 90. To jest kolejny boom na tę autobiografistykę wraz z upadkiem żelaznej kurtyny. Mamy triumf demokracji liberalnej, co jest, wydaje mi się, bardzo istotne, bo zwykle tak jest, że jak się dobrze dzieje z demokracją liberalną, to również jest boom na kolejne jakieś takie zainteresowanie, kolejna fala autobiografistyki. Dlatego, że jestem przekonany silnie, że i zarówno pojęcie autentyczności, jak i pojęcie autobiografii są po prostu immanentnie związane
z liberalizmem i trudno, bardzo trudno jest pomyśleć je poza kontekstem liberalizmu. O ile tutaj tak zaznaczam, że w latach 80. i 90. bardzo modne są na fali właśnie poststrukturalizmu takie teorie jak na przykład self-invention Johna Paula Eakina, kładące nacisk na jakieś taką fikcjonalizowane opisywanie siebie, stwarzanie siebie w języku. O tyle dzisiaj zdecydowanie bardziej częściej mówi się o w ogóle o potrzebie odejścia nie tylko od form narracyjnych, traktowanych jako narzucone i nienaturalne. No to ostatnia książka Romy Sendyki, myślę, doskonale Państwu znana na ten temat, o tym opowiada, ale też coraz częściej odrywa się, i tutaj ukłon w stronę naszej poprzedniej dyskusji, od praktyk autobiograficznych, także od samego języka. Także od samego języka i jest to realizowane w innych sferach działalności artystycznej. No i ostatnia rzecz związana z tą autentycznością w tej części wiąże się z tym, że wraz z nasilającą się w ostatnich latach krytyką demokracji liberalnej, kapitalistycznej gospodarki, również pojęcie autentyczności, to są dosłownie najnowsze prace, no z ostatnich lat, jest zarówno atakowane, jak i brane jakoś tam w obronę, co dla mnie jest dodatkowym argumentem za tym, żeby właśnie mówić o jakimś takim immanentnym związku autentyczności z kulturą liberalizmu. Jeżeli chodzi o autentyczność jako punkt odniesienia dla współczesnych praktyk autobiograficznych, chciałbym się posłużyć dwoma przykładami. Pierwszy przykład to jest doskonale znany pewnie wszystkim norweski pisarz Karl Ove Knausgård, który reprezentuje, jest dla mnie takim reprezentantem bardzo ważnego z punktu widzenia autentyczności nurtu New Sincerity, nowa szczerość. Ja zauważam, że właśnie w pisarstwie Knausgårda bardzo wyraźne jest to, że on postuluje, w ogóle, znaczy język nie jest dla niego problemem, po prostu, że on się nie zmaga z językiem, on nie zastanawia się nad kwestią fikcjonalizacji, nieuchronnej semiotyzacji tego, co napisane. Raczej bym widział i dostrzegał Knausgårda właśnie takie przekonanie, że jeżeli będę całkowicie szczery, jeżeli będę mówił o wszystkim, to tym, co jest dla mnie ważne, no to wówczas uda mi się do jakiejś takiej pierwotnej czystości literatury powrócić. Właściwie to jest taka trochę zapowiedź powrotu do czasów sprzed zwrotu językowego. Tutaj kontekstowo też się odwołuję do Głowińskiego, który w autobiografii swojej zaznaczył, że gdyby pominął ważne szczegóły ze swojego życia, jego wyznania stałyby się nieautentyczne. Właśnie takim słowem się, takim określeniem się posłużył, co jest takim rodzajem powrotu trochę do właśnie wieku XIX. I mam wrażenie, że z takim powrotem trochę mamy do czynienia, zwłaszcza w literaturze, kiedy mamy zdecydowaną nadreprezentację tekstów bardzo eksperymentalnych, nietypowych, coraz też rzadziej, co tu dużo mówić, czytanych. I ten, wydaje mi się, że ten New Sincerity jest rodzajem powrotu do jakiejś takiej właśnie chęci odnowienia literatury, takiego właśnie romantycznego paradygmatu również w tej literaturze. No i to, co Głowiński w zasadzie utożsamia autentyczność ze szczerością, co jest dla mnie bardzo istotne, bo on oczywiście doskonale wie, że autentyczność wyewoluowała ze szczerości pod presją filozofii egzystencjalistycznej. Wie o tym, a jednak właśnie tak się wypowiada. No i drugi przykład, wydaje mi się, że nawet ważniejszy dla mnie, to jest przykład zupełnie innej praktyki, wychodzącej poza literaturę i poza język. Nie wiem, czy Państwo znają publiczny profil instagramowy Kai Szulczewskiej. Ona jest, chyba należałoby ją określić jako performerkę, która regularnie na tym profilu publikuje swoje fotografie, najczęściej selfie, przedstawiające jej codzienność, a zwłaszcza właśnie ciało, takim, jakie ono jest, bez ukrywania i upiększania elementów uznawanych przez niektórych za na przykład wstydliwe. No i to, co wydaje mi się niezwykle znakomite w tym jej pomyśle, to jest rodzaj znakomitej, ciekawej bardzo praktyki autobiograficznej, to jest to, że ona właśnie jakby uzupełnia sferę publiczną obrazy kobiecego ciała, które są zwykle pomijane czy ukrywane, co pozostawałoby właśnie doskonale w zgodzie z ogólną ideą autentyczności, czyli życia w zgodzie ze sobą. No i nadto miałby wymiar emancypacyjny, który zawsze towarzyszył rozwojowi idei autentyczności, ponieważ performerka tworzy pewien precedens torujący drogę do zniesienia opresyjnych kanonów kobiecej cielesności w sferze publicznej. No i jest to jakby w ten sposób chcę pokazać jakby w tym właśnie trzeciej części hasła jakby dwie możliwe drogi rozwoju tego autentyczności dzisiaj. Z jednej strony właśnie mamy
trochę powrót do paradygmatu romantycznego w tym nurcie New Sincerity w literaturze. Natomiast poza literaturą właśnie wszelkie jakieś takie praktyki wychodzące poza język, poza narrację, jak najbardziej się sprawdzają, chociażby właśnie to widać w tym profilu. Jako właśnie taką ilustrację, ten element wizualny, o który Państwo prosili, myślałem o tym, żeby właśnie się odnieść do tego profilu instagramowego Kai Szulczewskiej. Może mi się uda to pokazać. Zaraz. O, tylko że ja nie mam konta na Instagramie, więc bardzo możliwe, że to się za chwilę wyłączy, ale coś zdążymy zobaczyć, że chociaż Państwo mieli taką ogólne wyobrażenie, jak to wygląda. To są takie, no zresztą bardzo świadomie przeprowadza cały ten projekt swój. To nie jest tak, że ona po prostu nie ma żadnej filozofii do tego dorobionej, wręcz przeciwnie, można też przeczytać jej właśnie wypowiedzi, które, no to wszystko, co ja powiedziałem, no to ona to wyraża, jednocześnie właśnie jest w pełni świadoma tego projektu, który tutaj prezentuje. Więc myślę, że można byłoby skorzystać z któregoś z tych na przykład zdjęć, czy po prostu właśnie dać odniesienie do tej profilu, można się z nią skontaktować, to byłaby taka ilustracja do tego hasła. Tak bym to widział. Zatrzymam teraz udostępnienie czas, także bardzo dziękuję za możliwość powiedzenia się. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z Państwa? Ja przede wszystkim, nie przede wszystkim, także dziękuję za przygotowanie właściwie modelowej formuły hasła. To wzorzec, do którego możemy się odwoływać, choć w drugim kroku dopiero ucieleśniania, przekładania na konkrety naszego spotkania, to znaczy pierwszą potrzebą jest zredagowanie tekstów do autobiografii, drugą haseł. To już jest wbrew temu, co pan doktor Artur Helich mówił, notatki, ale prawie gotowe hasło. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby skomentować, zapytać o coś lub zgłosić uwagi. Ja tylko taką... To by Pani Profesor Inga Iwasiu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo, bardzo z wielkim zainteresowaniem samą strukturę tego hasła i w dodatku na ekranie mogliśmy to śledzić, więc faktycznie ono wygląda już jak rzecz gotowa i bardzo przekonująca w swoim wywodzie. Właściwie nie mam tu żadnych uwag, bo zapewne uchwycenie tej historii pojęcia i jego statusu mogłoby mieć jakieś dodatkowe etapy, ale chyba nie w tym rzecz w tej chwili. Myślę oczywiście o tym punkcie dojścia, bo to jest zawsze ciekawe, w jakim znajdujemy się w momencie dzisiaj. I ten przykład performerki, czy właściwie instagramerki, to chyba jednak w tych kategoriach trzeba tę aktywność postrzegać. Ja znałam ją wcześniej, obserwowałam ten profil i też zauważyłam taką prawidłowość, że ona do tych radykalniejszych odsłonięć dochodzi w pewnym momencie. To znaczy ona prowadziła profil, który nie miał właściwie w ogóle, nie budził zainteresowania. Wtedy, kiedy był stonowany, dotyczył trochę lektur, trochę codzienności. I w pewnym momencie podejmuje decyzję, która przecież jest umotywowana myśleniem także o teorii tego, czym jest Instagram, czym jest to medium. I proponuje taką strategię, którą ja jednak bym osadzała, znaczy nie wątpię w to, że pan doktor to czyni, ale na użytek tej naszej dyskusji to powiedzieć by trzeba, że jednak to jest mocno powiązane z taką praktyką, praktyką teoretyczną, to znaczy z pojęciem selfie feminizmu i dyskusji, która się z tym wiąże.
i która dotyczy w zasadzie jednak używania tej autentyczności. A nie bycia autentyczną. Tak? A tej cienkiej, niezwykle granicy, ryzykownej granicy, którą sądowało kilka już pokoleń artystek, właśnie performerek, które próbowały gać i cielesnością, i obecnością, i kobiecością, i pokazywać to, jak to jest skonstruowane w kulturze. Mamy nawet w Szczecinie artystkę, z którą współpracowaliśmy przy różnych okazjach, Agatę Zbylu, która zajmuje się tą problematyką, profesorkę tutejszej Akademii Sztuki. Jej profil idzie w trochę inną stronę, to znaczy ona pokazuje właśnie tą w to, w jaki sposób robi się tę autentyczność, czyli można powiedzieć, że jest krok, idzie trochę to inaczej, ale jest w tym nurcie, który jest bardzo silnie obecny właśnie w refleksji o sztuce i w przestrzeni Instagramu. Nie widzę tak pana doktora tak w ogóle, czy nam się ktoś nie odłączył, czy jesteśmy wszyscy nadal? Aha, chyba tak. Tak, wszystko słychać. No, bardzo dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję. To jest też taka chiasmatyczna dwudychotomia, autentyczność, nieautentyczność, czy też prawda i szczerość, kontra prawda i nieprawda. To De Man pisał o Rousseau. Oddaję głos panu profesorowi Dariuszowi Śnieżce. Dziękuję bardzo. Ja nie widzę prelegenta, no ale będę mówił mimo to. Nie mam żadnych uwag do tego hasła, które wydaje mi się bardzo dobrze skonstruowane. Natomiast chciałbym się podzielić takim skojarzeniem, które mi się nasunęło w trakcie przedstawiania go. Mianowicie była tutaj mowa o autentyczności w różnych odsłonach historycznych, zasadniczo rozważanej od strony podmiotowej, jako kategoria ekspresji, oczywiście ulegającej rozmaitym konwencjonalizacjom. Natomiast zastanawiam się przy tej okazji właśnie, jaka kategoria recepcji mogłaby być kategorią weryfikującą autentyczność? Znaczy, czy na przykład na horyzoncie tego typu rozważań pojawiłaby się kategoria zaufania? Jak wtedy zaufanie odnosiłoby się do autentyczności? Jest tak, że jednych czytamy i jakoś im ufamy, prawda? Innych czytamy i im nie ufamy. To pozostaje w stosunkowo luźnym związku z tymi rozmaitymi przemianami autentyczności rozumianej jako coś, co Anglicy nazwaliby pewnie self-fashioning, automodelowaniem, czy modelowaniem siebie. A zatem autentyczność jako zmienny historycznie postulat z jednej strony, a z drugiej strony jako zaufanie jako kategoria wydaje mi się wspólnotowa. Znaczy jako kategoria, która daje się pojmować w taki sposób, że coś odbieramy jako zgodne z pewnym wspólnotowym doświadczeniem. Dlatego wydaje nam się przekonujące, to znaczy budzi to jakiś rodzaj wiary, jakiś rodzaj zaufania. Ale teraz jak to zestawić z autentycznością? Bo wydawałoby się, że tutaj powinna zachodzić jakaś symetria. Oczywiście nie zachodzi. Tyle o tym. Dziękuję. No to mierzalne jest oczywiście parametrycznie. To chyba najważniejszy teraz aspekt funkcjonowania i literatury, i nauki o literaturze, to znaczy ilością sprzedanych egzemplarzy. To jest
konkretna liczba świadcząca o zaufaniu, w związku z tym o szczerość albo nieszczerość, tak myślę. Pan profesor Jerzy Madejski. Bardzo mi się podobało wystąpienie pana Artura i zwłaszcza, że jakoś też się rymuje z tymi wieloma wątkami, które już poruszyliśmy, to znaczy to, widzę to takie wyjście z kłopotów, o których mówiliśmy, zwłaszcza poprzez uruchomienie tych sugestywnych przykładów. Z jednej strony autobiografia Głowińskiego, z drugiej strony właśnie profil instagramowy. Ale nie chciałbym tutaj szerzej komentować całej tej struktury pańskiego hasła, natomiast o dwóch czy trzech sprawach chciałbym wspomnieć, że właśnie ten porządek hasła uświadamia nam jeszcze w innej konfiguracji właśnie ten związek praktyki autobiograficznej w postaci tej realizowanej autentyczności z innymi porządkami, to znaczy z literaturą, właśnie z marketingiem, a przede wszystkim z tym porządkiem politycznym, który pan akcentuje. Z pewnego punktu widzenia bowiem autentyczność i szczerość to są hasła, to są terminy fundamentalne do rozważań jeszcze niedawno właśnie autobiografii. Jakby najbardziej elementarne sposoby konceptualizowania autobiografii to właśnie poprzez przywołanie tych terminów, autentyczność i szczerość. Oczywiście mamy z nim kłopot, bo autentyczność opowiedziana jako ważna kategoria w dużej części, również w pańskim haśle, to jest idea autentyczności, tak jak właśnie konceptualizują ją historycy idei, więc nic nie mówi, czy nie musi nam mówić, mówi nam o pragnieniu autentyczności, ale oczywiście nie mamy tej weryfikacji. Czy taka weryfikacja jest możliwa? Profesor Śnieżko mówi o idei z innego porządku. Wydaje mi się, że rozpatrywana autentyczność z punktu widzenia porządku historycznego daje się jakoś zweryfikować, ale oczywiście też w tym porządku tylko idei, mianowicie wchodzi w silną interakcję z konwencjonalizacją. A wiadomo, że w naszej praktyce teoretycznej zwłaszcza, konwencja jest ważnym terminem, zwłaszcza w ramach strukturalizmu, który kanonizował tę kategorię. Oczywiście konwencja nie pochodzi z, nie wzięła się, z, nie narodziła się z, ze strukturalizmem, ale strukturalizm jakby opanował i włączył do swojego słownika konwencję, więc jest taka opozycja, autentyczność, konwencjonalność. I w tym sensie ten pański przykład z Głowińskiego jest bardzo dobry, ponieważ Głowiński jest jednym z prawodawców konwencji w literaturze. I ten szkic, na który Paweł Rodak się powołuje, to jest właśnie jeszcze szkic napisany z punktu widzenia przyjęcia tej kategorii konwencji jako ważnej, heurystycznej dla zrozumienia literatury i autobiografii. Tutaj trochę jest to inne stanowisko. No i oczywiście jeszcze łączy się jedna ważna idea z autentycznością, mianowicie nowoczesność. Właśnie ta nowoczesność jako oznaczenie wielu wspólnych idei, które no właśnie kulminują gdzieś pod koniec XX wieku. No jest jeszcze sprawa dodatkowa recepcji autentyczności do naszego słownika. Właściwie no, autor hasła ma powinność taką, żeby zrekonstruować to w porządku historycznym, natomiast u nas to nie przebiegało przecież właśnie w taki sposób ewolucyjny, tylko raczej skokowy. Zdaje się, że dużo zawdzięczamy Warhale, tej książce o autentyczności i nowoczesności, który z perspektywy socjologicznej tę kategorię oświetlił i oczywiście dowartościował autobiografię, bo niektórzy właśnie z autobiografią, z narodzinami autobiografii łączą tę ideę autentyczności. To tylko kilka słów na marginesie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Głowiński to rzeczywiście dobry przykład jeszcze z innego, z innej perspektywy. Ja interesowałem się dwubiegunowością pisarstwa Głowińskiego w szczególnym przypadku jego świadectwa holokaustowego, które idzie zupełnie innymi ścieżkami aksjomatycznymi niż jego teoretyczno-literackie rozważania, ale w kontekście autobiograficzności szerzej rozumianej to rzeczywiście ciekawa kwestia. Jeśli nikt z Państwa nie chce zabrać głosu... Ja jeszcze dwa słowa. Proszę bardzo, profesor Paweł Rodak. Króciusieńko, bo też no, jestem pod wrażeniem bardzo, bardzo dobrze przygotowanego, wygłaszanego hasła, także naprawdę to było bardzo interesujące. Ja tylko dwie rzeczy. Pierwsza do tej części historycznej, nie wiem, czy dla ciebie... Jesteś w ogóle z nami, Artur? Jesteś, tak, jestem cały czas słyszę. Tak, jestem. Nie widać. Okej. Do tej części historycznej nie wiem, czy nie byłoby ciekawie, żeby gdzieś dwa słowa napisać, że ta kategoria autentyczności w pewnym momencie budzi jakby różnego rodzaju wątpliwości, wtedy kiedy zaczyna jej coraz mocniej doskwierać nieautentyczność i się pojawiają bardzo mocne głosy przeciwko nieautentyczności. No tutaj myślę chociażby o Debordzie i o społeczeństwie spektaklu, czy o człowieku zewnątrz sterownym Riesmana, który wprost jakby się wiąże z tym, co mówiłeś o self-made manie, prawda? Właśnie, że w pewnym momencie ten self-made man okazuje się jednak być nieautentyczny. I no myślę, że może takie głosy byłyby ciekawe, żeby gdzieś to uwzględnić jakby właśnie te krytyki nieautentyczności. A z drugiej strony punkt dojścia. Ja się zgadzam z tym, co Inga powiedziała. Mnie się wydaje, że ja nie znałem tego przedsięwzięcia Kai Szulczewskiej. Przyznam się, że w ogóle moja świadomość tego rodzaju przedsięwzięć, czy na Facebooku, na którym nie jestem, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek, jest bardzo mała, więc to oczywiście jest związane z tym, że ja się na tym kompletnie nie znam i tego nie czuję. Natomiast wydaje mi się, że kategoria autentyczności tu jest trochę na wyrost. Ja bym się zgodził, że tu jest taka autentyczność jakby, jeśli to drugiego poziomu, prawda? Autentyczne może być co najwyżej to, że ona się posługuje instrumentalnie kategorią autentyczności. Tak mi się wydaje, że jakby tu nie ma już takiej pierwotnej autentyczności, no chociażby dlatego, że to jest nie tylko bardzo mocno zapośredniczone medialnie, bo wszystko jest, ale jest zapośredniczone, jakby to powiedzieć, korporacyjnie. No właśnie wszedłem na to i za chwilę mnie wyrzuciło. Zaloguj się, to sobie zobaczysz, prawda? Znaczy to jednak jest zgoda na reguły, no, które bardzo autentyczność ograniczają, prawda? Więc to jest kwestia no, dwuznaczna. To tylko tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To czy ja w tej sytuacji mogę się odnieść do głosów, które padły? Tak, oddaję głos panu doktorowi Arturowi. Ja króciutko, bo wiem, że już jesteśmy pół godziny po terminie. No bardzo Państwu dziękuję za te głosy, które dały mi bardzo dużo do myślenia. To znaczy rzeczywiście zwrócili Państwo uwagę na rzeczy, których ja albo nie pomyślałem dostatecznie i uświadomiło mi to, że jeszcze muszę wiele przemyśleć. Jeżeli chodzi o to, co powiedziała pani profesor Inga i właśnie to, co później również profesor Paweł Rodak podkreślił, różnicę między używaniem autentyczności a byciem autentycznym, rzeczywiście też z pełni się zgadzam. Wiem, że będę musiał to jeszcze jakoś przemyśleć. To się też zresztą wiąże z tym, że ja mówiłem głównie o pewnej idei autentyczności, na co z kolei zwracał uwagę profesor Madejski. Zastanawiam się, czy to będzie oznaczało, że będę musiał zrezygnować z tego przykładu Kai Szulczewskiej, bo też bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać zupełnie inną praktykę autobiograficzną niż no, literaturę
literaturę tworzoną przez jakichś takich uznanych pisarzy. Ale rzeczywiście no, ta tutaj kwestia tej różnicy wydaje mi się znacząca i będę się nad tym zastanawiał więcej, jakby to można było się do tego odnieść. Bardzo dziękuję za głos panu profesorowi Dariuszowi Śnieżce za tę kwestię podniesienia tej kategorii zaufania. To rzeczywiście jest niezwykle interesujące. Ja tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą, ponieważ będzie jeszcze, tak widziałem w programie, referat poświęcony kategorii świadectwa. I zastanawiam się nad tym, czy to zaufanie nie jest odpowiedzią właśnie przede wszystkim na świadectwo. O tym też mówił Jacques Derrida, że jedną z gorszych rzeczy, jaką można zrobić bliźniemu, to odrzucić jego świadectwo. No ale jednocześnie podkreślał też na przykład w jednojęzyczności innego, że świadectwo trzeba przyjąć na wiarę. Nie ma innej możliwości. To wprost właściwie powiadał Derrida. Więc zastanawiam się nad tym, czy tutaj to zaufanie nie pasowałoby przede wszystkim do kategorii świadectwa, aczkolwiek oczywiście również to nie usuwa problemu. Jak badać recepcję autentyczności? Czy to jest, jak pan profesor Madejski sugerował, kwestia konwencjonalizacji? Myślę, że z całą pewnością to ten kierunek jest jakoś bliski, żeby w ten sposób o tym myśleć. To znaczy, że mógłbym jakoś pogłębić te opozycje między właśnie autentycznością i konwencjonalizacją, ale nie chcę też udawać, że sobie teraz na szybko w głowie ułożyłem cały ten problem. Muszę to po prostu przemyśleć i jakoś to wpleść do tej struktury hasła. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za niezwykle konstruktywne uwagi, które są dla mnie bardzo ważne i myślę, że pomogą jakoś to hasło usprawnić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy ja dobrze usłyszałem, że ma pan zamiar rezygnować z przykładu performance'u instagramowego profilu Szulczewskiej? Proszę tego nie robić. Być może w tej sprawie się zgłasza pani profesor Inga Iwasiów. Proszę. Chciałam dołączyć do tego apelu. Proszę tego nie robić, bo to jest bardzo dobry przykład, tylko on pewnie właśnie wymagałby paru zdań dotyczących całego tego zjawiska selfie feminizmu, które faktycznie traktuje w bardzo specyficzny sposób autentyczność. Właściwie jako to coś, czego nie chcecie widzieć w kulturze, ale co istnieje. I tutaj jest takie bardzo, to nie chcę teraz tego rozwijać, ale jest to zapośredniczone i opisane także właśnie zwłaszcza w krytyce sztuki jako nowe zjawisko interesujące i to się też odnosi do problemu liberalizmu jako ramy tego wszystkich wywodów. Myślę, że tutaj są nowe, bardzo, bardzo ciekawe kwestie. Tak, ja zapomniałem wspomnieć o tym właśnie o tym, że no, selfie feminizm jako kategoria, jako zjawisko jest mi trochę znana, aczkolwiek podobnie profesor Rodak nie czuje się jakoś specjalnie pewnie na tym gruncie, dopiero się zacząłem po prostu interesować. Natomiast rzeczywiście ta struktura hasła, którą teraz stworzyłem, to są notatki. Poza tym ja też mówiłem o tym dosyć szybko. Z całą pewnością byłbym w stanie uzupełnić to hasło, nie wchodząc jakoś bardzo głęboko w szczegóły, a po prostu jakiś taki kontekst, który mu uzasadniał, aczkolwiek no, po prostu muszę jakoś sobie też ten problem rozwiązać właśnie używania autentyczności bycia autentycznym. To jest bardzo dla mnie, też dziękuję za to rozróżnienie. Ono jest dla mnie cenne i będę jakoś starał się z tym uporać, żeby, bo też nie chciałbym rezygnować z tego przykładu, to może się wyraziłem niefortunnie. Chodziło mi o to, że chciałem powiedzieć, że nie chciałbym rezygnować, ale jeżeli będę musiał, no to zrezygnuję, ale skoro Państwo tak mówią, że można to obronić, to się bardzo cieszę. Bo rzeczywiście chciałbym to obronić i wydaje mi się to dobrym też, po prostu dobrą ilustracją, co tu dużo mówić też do takiego hasła. Ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, że ja się nie domagałem, żeby wycofać, ale jakby też no, miałem pewne wątpliwości, te same co Inga. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy pierwszy dzień obrad, który trwał dłużej. Wiele dłużej niż trwać miał, co mnie nie martwi, przeciwnie, bardzo cieszy. Mam nadzieję, że jutro będziemy mieli podobny poślizg. Mam nadzieję, że jutro przedłużymy i pojutrze przedłużymy nasze obrady. Czy jutro
Czy jutro wszyscy Państwo mogą przystąpić, przynajmniej na początku, do obrad? Pytam o to ze względów protokolarnych, czy czekać na wszystkie logowania? Czy ktoś z Państwa jutro nie może być obecny? Ja jutro być może spróbuję się zalogować o 10, ale potem mam o 11 już jakieś inne webinarium. Niestety, bardzo za to przepraszam, ale właśnie to tak może być, że się wyloguję w trakcie. Ja mam taką samą sytuację. Postaram się być o 10, ale gdzieś na pół godziny 40 minut. Potem mam zajęcia. A w środę wrócę znaczy w środę będę przez cały czas raczej, ale jutro będę tylko pół godziny 40 minut, potem mam zajęcia już. Bardzo dziękuję. Z żalem przyjmuję te poprzednie, z radością tę ostatnią informację. Tak, profesor Madejski? Ja mam pytanie, chyba już rozmawialiśmy, ale dla pewności, czy jakby grupa seminaryjna chciała uczestniczyć jutro w konferencji, czy była, gdyby była zgoda referentów, to jest możliwe studiów polonistycznych. Pytam też o referenta. Jeszcze nie wyrazili swojej opinii, ale pytam potencjalnie. Jeżeli prelegenci uczestniczy naszego seminarium się zgadzają, to z technicznego punktu widzenia myślę, że jest. Myślę, że udźwigniemy kilka. Właśnie w jakiej liczbie seminarium? No to kilka osób, bo to jest seminarium. Natomiast chyba bym prosił o dołączenie ich tylko w trybie audio, bez podglądu. Podglądu ich na kamerze. To kilka kolejnych okien kamery mogłoby zdezorganizować trochę nam rozmowę. Natomiast oczywiście przysłuchiwać się i brać udział w dyskusji. Mogliby i powinni, jeżeli o mnie chodzi. Czy ktoś z Państwa zgłasza sprzeciw? Zgadzają się Państwo. Dobrze, to jeszcze słowo, Paweł. Tak. Dopytywał Paweł Rodak o autobiografię. Autobiografia, dwa numery autobiografii z 19 roku już są, po prostu czekają na wysyłkę. One są obecne w sieci, na stronie autobiografii, a te drukowane no po prostu są uwięzione w instytucie. Super, bardzo dziękuję. Ale Paweł Rodak czyta w papierze. Już to wiemy, dzięki naszemu seminarium. To kolejny. No. Kamyczek do dyskusji o tym. Niewykluczone. Niewykluczone, Pawle, że jesteś jedynym właścicielem wszystkich numerów i dlatego będziemy ci wysyłać, wiesz, bo my już swoich mamy. Ja mam wszystkie, także jakby trzeba było archiwum czy coś, to u mnie jest. Wykupimy. Także w kwestii. Też do powiedzenia. Niestety prelekcji o świadectwie nie usłyszymy. Jej autor nie mógł wziąć udziału w seminarium. Prawdopodobnie też nie będzie mógł napisać ani artykułu, ani hasła. Niemniej to hasło i ten artykuł pojawi się prawdopodobnie w czasopiśmie i z pewnością w słowniku. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia jutro. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie.